Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna. Podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Sponsorem podcastu jest marka Untamed. Jako, że Maciek jest kojarzony głównie z Gi, to dziś polecam Wam kimona Full Time Grind. Świetnie skrojone, z eleganckim i minimalistycznym designem. Mam poufne info, że wkrótce uzupełnienie pełnej rozmiarówki. Bądźcie na to gotowi z kodem pierwsza luźna, który daje Wam 10% niszki. Embrace the Primal, Stay Untamed. Tym razem za mikrofonem jeden z filarów drużycu na południu Polski, czarny pas, główny trener Unity Kraków, Maciej, SMS, Kozak. Gadaliśmy sporo o całej Akademii Unity, Murillo Santania i braciach Miao, o maczkowej słynnej pajęczej gardzie i jego roli sędziego głównego Sold ale było też o sztuce współczesnej i ulicznej, czy muzyce elektronicznej. Czyli do, do koloru. Enjoy. Chcesz być właśnie w miarę fist your face, jak to Rogan zawsze mówi. Okej. Okay. Tak nie y... nie przepadam za tym gościem jakoś. No. No, dobra, dobra, to, nieważne. A, to o tym możemy porozmawiać. Ja nie, też zmieniłem zdanie móc. o Roganie. Tak? Zmieniłeś? Z, z, z pozytywnego na negatywny pogorszyło mi się zdanie o Roganie. Dalej mam do niego duży sentyment i będę miał, bo jakby duży miał <tars> wpływ Kiedyś miał takie, on miał takie podejście, że no, naprawdę jakby wiesz, patrzył z, dwie, z dwóch stron, był dosyć obiektywny. To jak patrzył na świat, to mi się to podobało, nie? No. A teraz już przez to tak patrzę. Ale wiele osób, na przykład, jak przychodzą do nas na trening intro, to dużo osób mówi: „A Jorogan, nie? skąd się tam, skąd się dowiedziałeś o jiu-jitsu? czy dowiedziałaś i, i, i czy trenowałeś, trenowałaś wcześniej i tak dalej, ja dużo Jorogan, nie Jorogan”. Naprawdę? Tak, to no ciekawe. dużo ludzi. Znaczy, ja tam. To dobrze. Że... Nie, nie mówię, że nie przesłuchałem paru jakichś tam wywiadów z nim, no, czytam tych jego podcastów, ale nie jestem jakimś jego wielkim fanem. Nie? Nie. Znaczy, wiesz, no, jak się robi tak długie podcasty w takich ilościach, tak. to, to też są różne no, i masz prawda. takie genialne, w których jak się nie wpieprzasz w sprawy społeczno-polityczne i on nie gada tam swoich jakichś na to poglądów, z którymi ja też jakby coraz bardziej się już rozjeżdżam no. z nim. Pro science e... takie jego, nie? No, no tak, on, mówi, że kiedyś miał do... moim zdaniem, miał kiedyś dużo bardziej otwartą głowę. A zamknął sobie tą głowę, nie? No ale wiesz, no są takie odcinki, perełki, w zależności od tego czym się interesujesz, jak, jak ci się po, podjedzie, wiesz, jakaś rozmowa z Rogerem penroseem o kosmosie, mm -hmm. sztos, nie. No rozmowa, jest taki Billy Corben, reżyser dokumentów, zrobił film Kokainowi boje. Oglądamy Do kokainowych kowbojów oglądałem. Tak? No, to, no to jak podoba Ci się w boje, to posłuchaj sobie Rogana z reżyserem tego, nie? Będę miał chwilę, to, to może, może do tego Trzy rzeczy. Samochód, sprzątanie i gotowanie. To są moje trzy rzeczy, kiedy konsumuję podcasty, nie? No, no, też tak robię. To, to przy, są przy ogarnianiu rzeczy w domu, no najczęściej wtedy. Generalnie już rozmawiamy, wcale nie musimy wie, oficjalnie wie, no, tak, startować. Tak, tak myślałem właśnie. No, ale w takim razie oficjalnie witam Cię Maćku. W moim Witam. Podcaście. I jesteśmy tutaj w pokoju z chłopakami. Na koledzy kampie. Jesteśmy wszyscy kolegami. W górkach wielkich wielkich. I koleżankami. Zawsze zapominają o tym, mocne chłopy, koledzy. Jak są kobiety na tych. Tych kompach, nie? I powinno to być trochę wyrównane. Oni mogą argumentować, że koledzy camp to, że koledzy są organizatorami. A, a. Ten, o, może? Myślę, że w ten sposób. Ale może kolejna edycja będzie koledzy koleżanki kamp. O. Dziewczyn jest e, jedna trzecia tylu, co chłopaków. No, tak zawsze jest, ale też, no, mniejsza to jest jeszcze, to nazwa, nie? jakoś Jakaś niezbyt oficjalna. <laughs> a, dobra, ale powiedz, bo ty trochę kampów pewnie w życiu zaliczyłeś, co tutaj jest, co tutaj jest takiego, co wyróżnia ten camp? Co wyróżnia ten camp? Tak. Nie wiem, jedzenie? Nie, żartuję. Nic nic nie wyróżnia tego kampu. No jest po prostu w tej części Polski, nie jest w Wałczu, prawda? Jest organizowany przez osoby stąd i większość osób jednak jest z południa Polski i cieszę się, że taki kamp tutaj jest. I cieszę się, że organizujemy go Bartek Zawadzki i ogólnie te rzeczy, które oni robią, wrują u siebie w Dąbrowie. To są fajne rzeczy i fajne mają podejście do Jiu i to się tutaj mi podoba, nie? Ja tutaj mogę uczyć i uczę głównie różnych koncepcji jiu żeby każdy mógł coś z tego wynieść. I atmosfera, atmosfera jest bardzo fajna też, nie? Jest mhm. taki spokojny, przyjacielski kamp. To, to, go, to go wyróżnia. Okej, okay, a nie wiem, czy znaczy, pewnie nie pamiętasz, ale że byliśmy już raz na kampie obaj. W Kołatce, tak? Nie, w, nie? w Starym Kaleńsku w, w starym 2011 Kaleńsku. roku. U, bardzo, dawno <laughs> temu. bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu. Ale przypomnę Te ci tę historię. Obozy u bagiego, no tak. Przypomnę ci tę historię, jak ty między innymi oddaliście Kimona do pralni jakiejś tam lokalnej i Twoja atama została skurczona pamiętam, o trzy rozmiary. Pamiętam, pamiętam. I ona gdzieś, ona gdzieś zniknęła na północy kraju i, i ktoś ją. Kto się zawinął, pamiętam tą sytuację. No. Atamy się generalnie kurczyły. Ja pamiętam, kiedyś byłem w Abu Dhabi i no, specjalnie no. na ten występ kupiłem Atamę, Na mój pierwszy występ. I... I oddałem do prania w hotelu. No i też wróciła. Ale w ogóle kimona się kiedy, wtedy dużo bardziej ściągały, nie? Jakby no. to, jaka technologiczna zmiana się nawet tym wydarzyła. No, może, to... nie wiem, ja teraz mam wszystkie kimona Manto, prawda? I tylko z tą firmą współpracuję i, i te kimona się nie kurczą jakoś strasznie. Nie? Dopasowują się, tak bym bardziej powiedział, niż że się kurczą. No tak. Kiedyś, kiedyś Lewis wypuścił bardzo dawno temu taki model dżinsów, podobno, że kupowałeś trzy, trzy rozmiary za duże, zakładałeś na siebie, wchodziłeś do wody i one się idealnie dopasowywały już takie zostawały. Nie wiem, czy to była prawda, ale takie, czytałem nie taką wiem. ciekawostkę. Nie wiem. Dobrze, to tak z, z, zupełnie zmieniając temat, co cię, kurwa, podkusiło, żeby iść na kulturoznawstwo? Na kulturoznawstwo? Co tak. mnie podkusiło? Mm. Wiesz co, ja chciałem iść, bo jestem z Rzeszowa, prawda, wybierałem się na studia do Krakowa i tak naprawdę nie to nie, nie wiedziałem, że chcę iść na kierunek humanistyczny, ale nie miało to dla mnie znaczenia, jaki to będzie kierunek. Myślałem może iberystyka, co mnie iberystyka interesuje? No nie interesuje mnie. I moja mama popatrzyła, może byś poszedł na kulturoznawstwo, tam jest trochę tego, trochę tamtego. Zawsze się interesowałeś kinem, jakimiś takimi rzeczami. Poszedł na kulturoznawstwo i nie żałuję. Bardzo fajne studia, bardzo rozwijające, bardzo takie wszechstronne, jest trochę socjologii na niej, jest trochę analizy filozofii, socjologii, to już mówiłem, tak, dużo mm -hmm. antropologii, prawda, I bardzo, bardzo fajne rozwijające studia i nie żałuję, że że je skończyłem, bardzo myślę, że się przy nich rozwinąłem jako osoba. Jeżeli chodzi o pracę w kulturze, po takich studiach, taka praca, jakby ona może, możesz zostać na uczelni, możesz pracować w kulturze, ale ja mam wrażenie, że to się wszystko będzie opierało na twoich znajomościach. Tak, prawda, tak jak w jujitsu, prawda, tak jak w innych tych. Czyli masz znajomości, interesujesz się tym, jesteś w tym środowisku, możesz tam funkcjonować i w końcu zarabiać w jakiś sposób. No, ale ja nie poszedłem tą drogą, miałem to szczęście, że mogłem się poświęcić jiu-jitsu i... I, i, no, ja i żyje z Juzicu. Ja nie wątpię, że kulturoznawstwo jest super ciekawym kierunkiem studiów, bardzo i, ciekawym, i chętnie bardzo. bym, na, pod względem właśnie jakiejś tam przyszłości, no to jest równie jak politologia Przecież już no ja, przedmiotem tak, anegdot, nie. To, tak, tak. Ci ludzie śmieją z tego kulturoznawstwa, to jest bardzo fajny kierunek i też przygotowuje trochę może. Jak usłyszałem, ktoś mi kiedyś powiedział, do, do dyplomacji, bo mniej więcej wiesz, co się w świecie dzieje, rozumiesz, prawda? A, ale no, wiesz, no to nie ma chyba teraz znaczenia tak bardzo, jak, co, jaki kierunek kończysz, tylko jak potrafisz się po nim dostosować do, mm -hmm. do zmieniających się, zmieniającego się świata i, i co możesz zaoferować, nie? Wiesz, dziennikarze są, są po różnych kierunkach, po filozofii na przykład, nie? Po, po różnych, więc mm -hmm. to, to myślę, że w tym momencie to zależy bardziej od ciebie, od twoich umiejętności. Jak wykorzystasz adaptacji. ten czas no, na studia? No dokładnie. I studia. Wiesz kulturoznawstwo to było fajne rzeczy. Ja też pamiętam, że wiecznie byłem zmęczony na wykładach, bo trenowałem w Krakowie, nie, w grapplingu jeszcze wtedy. I i tak wspominam swoje studia, nie. I, a poza tym oglądaliśmy filmy na wykładach, wiesz, to jest fajne, nie. I wiesz, analizowaliśmy różne rzeczy, bo trochę filozofii, wiesz, ciekawe studia naprawdę rozwijające, nie. Na jakim etapie postanowiłeś, że będziesz żył w jiu -jitsu? i ile od tego momentu, jak o tym postanowiłeś, minęło, że faktycznie zacząłeś z niego żyć? Uh, nie, ja jakby zawsze chciałem żyć z jiu zawsze sobie gdzieś z tyłu głowy myślałem i zawsze robiłem takie rzeczy. To nie był taki jakby plan tego, że będę żył z jiu uh -huh. tylko wiesz, ja już, jak jeszcze miałem biały pas w Rzeszowie, uh -huh. prawda, jeszcze byłem w liceum, to ja już wtedy prowadziłem treningi jiu-jitsu, prawda? Mieliśmy jakąś tam salkę, mieliśmy małą grupkę, ja już wtedy prowadziłem treningi jiu-jitsu, no już wtedy był jakiś taki początek tego. Nie zarabiałem jeszcze na tym, ale już wtedy uczyłem się tego, jak prowadzić treningi, jak formułować grupę itd. itd. Nie? Więc potem zacząłem trenować już w Krakowie, zacząłem się tam rozwijać, do Rzeszowa ciągle wracałem, prowadziłem treningi po jakimś czasie, już zapewne dodatkową opłatę. Też z czasem w grapplingu Dudu zaczął mi dawać różne prace dodatkowe, prawda, gdzieś tam przy zawodach, już jako niebieski pas sędziowałem i tak powoli, powoli, wiesz, to się zaczęło gdzieś tam składać. Jakieś stypendium, bo jeszcze w, już jako brąz miałem, byłem w kadrze Polski w grapplingu, prawda, więc z uczelni już dostawałem jakieś pieniądze i tak trochę, trochę coraz mniej brałem pieniędzy od rodziców i prowadziłem treningi w różnych miejscach, prowadziłem seminaria, mogłem się coraz bardziej utrzymywać z, z jujitsu prawda, potem uczyłem jeszcze dzieciaki, ja mm -hmm. mam jakieś lekcje prywatne, uczyłem też w Rzeszowie. Czy ty kiedykolwiek miałeś taką klasyczną robotę, ósma, nie, nie, znaczy robiłem jakieś dodatkowe prace, wiesz, między liceum a studiami byłem w Anglii przez parę miesięcy, pracowałem w pralni, śmieszna, śmieszna rzecz, nie? Ale fajnie, no znaczy fajnie, no, no miałem taką pracę, u Marcina pracowałem przy jego sklepie MD Sport, nie wiem czy ten sklep, chyba sklep dalej istnieje, prawda, MD Sport no, no, i tam gdzieś To tak. To były takie dorywcze bardziej prace... Coś tam napisałem kiedyś. Oni wtedy byli chyba jedynym dystrybutorem Under Armour. Tak, w oni z MM Sport współpracowali no. MD Sport, czyli Marcin Tudek Tutek, no, tak. to on wtedy tak. Pamiętam, U, ale był szał na te ciuchy. Under mm. Armour, nie? Drogie, cholera, ale jakie no, prestiżowe. No ale to, tak, to wtedy były naprawdę fajne. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Dawno nie miałem żadnej rzeczy Under Armora, ale. Ale myślę, że ten jego sklep działa chyba dalej, nawet nie jest... No, chyba działa, no to ale działa. na przykład Gamrot ma Dila z Under Armorem, więc no, to jest no, fajne. No, to, to mu chyba Dudu załatwił i Materli też, okay. wtedy pamiętam. Nie? Okay. Ale nie wiem, jak to teraz wygląda, ale no tak jak mówię, no Dudu mi pomagał, potem odeszliśmy, no to już pracowałem w Feniksie, prawda, z braćmi animkami. I, i też miałem, byłem w kadrze Polski i Newazy, też dostawałem stypendium i tak po jakimś czasie już, nie pamiętam ile, 20, kilka lat miałem, że już przestałem brać pieniądze od rodziców. Mogłem się w pełni utrzymywać z czujicu, z prowadzenia treningów. Okej, okay, ja? nice. No to tak organicznie przyszło. Wiesz, myślałem kiedyś, miałem takie momenty, że myślałem o pracy, wiesz, może w jakimś muzeum, może gdzieś tam się zakręcić, ale żeby pracować w kulturze, czy organizujesz festiwale, czy pomagasz w organizacji festiwali bardziej, nie? Czy pracujesz. To jest jednak. Musisz wieczorami pić wódkę z tymi ludźmi, że tak powiem, kolokwialnie, prawda? Mm -hmm. bo, bo ludzie kultury to są jednak ludzie, którzy bardziej żyją wieczorem. A mm -hmm. wieczorem masz treningi i musisz i spać i wyspać, prawda? Więc to bardziej tak wygląda. Nie? I, no. A jeżeli miałbyś pójść pracować do muzeum, to jakie by było muzeum idealne do, dla Ciebie do pracy? Wiesz, ja, sztuki współczesnej, nie? Współczesnej, współczesnej tak. tak Oczywiście, no. znaczy, wiesz, moje Co... zainteresowania są szerokie. No. Nie, nie we wszystko się tak bardzo zagłębiam są szerokie. Ale nie wiem, czym chciał pracować w muzeum. no nie, nie. Nie, no jakby to jest taki tylko przyczynek do, do, do rozmowy o jakichś właśnie takich rzeczach bardziej związanych ze sztuką i tak dalej. Sztuka współczesna, no to jestem pewien, że teraz ilość osób słuchających to sobie od razu myśli, no ja pierdolę, te bohomazy i tak dalej. Bohomazy, no nie, nie. nie. Dobra, Mark Rodko, twoja opinia. No, fajne obrazy. Dostałem od żony album Baskiata teraz mhm. na święta. Bardzo dobrze trafiła. Bardzo mi się obrazy Baskiata podobają. No, Rodko też fajny obraz zrobił, nie? Tak, jak byłeś w Nowym Jorku, no to pewnie Metropolitan Art. Byliśmy i tak w dalej. Momie. Byliśmy w Momie, był jeden obraz Baskieta. No. Ale byliśmy tak zmęczeni, pamiętam, po treningu, nie? Czy przed kolacją, że takie męczące to zwiedzanie tej Momy, ale był jeden obraz Baskieta. No. Okay, a... Baskiet, piękny Ale alboś tylko, no bo ty w tym Nowym Jorku parę razy byłeś, to Kilka nie, 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 nie byłem, pobiegałeś no? po jakichś muzeach, coś? No, byliśmy w Momie raz, no, a tak to nie mieliśmy za bardzo okazji. Tam jest sztuka na ulicy. Okay. Jak interesujesz się grafiki chociażby, no. to tam jest na ulicy wystawiona sztuka, nie? Jest wszędzie, więc... Byłeś tam pod tym muralem Bigiego, takim słynnym, czy nie? Nie, nie byłem tam. To nas na Brooklynie, prawda? Na nie, Brooklyn, no tak. nie, mi się bardzo podoba, jest taki artysta, on, ma, on się podpisuje jako Bat i mhm. rysuje takie nietoperze w Nowym Jorku, graficiarz. Taki destroyer, prawdziwy graficiarz i on ma bardzo, bardzo fajne, mhm. bardzo fajne Bad. prace, bardzo proste, Bat, no polecam Sprawdzę sprawdzić, sobie, Bat. No, bardzo taki zatopiony w tej Nowojorku, w Nowym Jorku, taki o, no, fajny spoko. artysta, nie? taki trochę degenerat, nie, ale, ale jakby mnie, trochę się interesuje graffiti, no to on, mm -hmm. uważam, że jeden z najfajniejszych teraz graficiarzy, takich działających, mm -hmm. tak niekomercyjnie, nie. A Banksy hot or not? Hot, hot, uważam, że Banksy, wiesz, teraz jest już, jest już trochę Banksy taki, nie wiem jak to określić, no wszyscy go kopiują, nie, mm -hmm, więc to już mm -hmm. nie jest nic nowego, ale to jest niesamowity artysta. Polecam ci ten film, który on zrobił, Exit Trude the Gift Shop". Wy, tak, bardzo, film, bardzo fajny bardzo film, film dobry, jak tak, można tak, 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 tak. zjeść ciasto i mieć ciasko jednocześnie, mm -hmm, nie? Mm -hmm. więc to pokazuje, że on naprawdę robi to z, z wyczuciem i no balance, a, balance. A jak mówisz, że się interesujesz grafiki, to raczej takim artystycznym, czy takimi starymi polskimi czasami bombieniem pociągów też? – Oglądałeś Men Black? – Oglądałem Men in Black, I i jest, in Black. To, to... oczywiście, że oglądałem Men in Black. Dajr do teraz maluje, prawda? No. Ma swoje ranty na Instagramie, nie wiem, czy go śledzisz. No, w, Gda w, Gdańsku, w Gdańsku jest, <laughs> jest Tuse. Nie, najbardziej znany w Gdańsku jest Tuse, bo ale robi... murale teraz robi, nie? Tak, robi legalne murale, często z bardzo dużo postaci, i robi taki, wiesz, jest na zasadzie Andrzej Zaucha, oh, Anna Przybylska w Gdańsku, yeah, także jak będziesz w Gdańsku, to możemy w ogóle no, zrobić mogę tripa, po, nie, tripa nie... po jego muralach, Bardzo nie? chętnie, nie, nie interesuje mnie tak bardzo, wiesz, tak, tak bardzo nie interesują mnie murale, mm -hmm. Ale grafiti tak, interesuje się rzeszowska scena grafiti jeszcze, jak ja dorastałem, pamiętam 2002 rok, to była bardzo fajna scena. Coś malowałeś? Tagowałem, o tak mogę powiedzieć, i nie chcę, wiesz, tam promować jakby tego typu aktywności, bo to. W jest legalnych tak... miejscach to tylko. Nie, nie można tagować w legalnych <laughs> miejscach. Nie? Ale nie. No wiesz, to jest nielegalne, nie? I jak ktoś to lubi robić, to spoko. Ja trochę mam kontakt ze środowiskiem graficiarzy i nie chcę nikogo obrazić, ale to, wiesz. Jest... Bardzo niewielu, którzy faktycznie gdzieś na tym graffiti potrafią wyjść dalej, a wielu jest takich, którzy nie potrafią. Nie? Ale rzeszowska scena graffiti ma, ma, ma swój udział w też takiej, Dużo, trochę osób się do Warszawy przeniosło i nie chcę ksywkami uderzać, ale jest parę takich osób, które gdzieś tam wchodzą powoli w świat sztuki i... I, i też bardzo mi to cieszy. No jak to mówił Eldo, że mam kolegów, którzy nie jedzą, bo wolą kupić puszkę farby, nie? A, wiesz, lepiej chyba jest jeść, nie? Tak. Jak, jakby to rozumiem, nie? I też styl w graffiti to jest coś, co też przeciągnęło mnie do brazylijskiego jiu bo grafiti, to, czym sprawiasz, że jesteś jakby szanowany, nie? To jest twój styl. Twoja, twoje umiejętności, twój skill, który ludzie mhm. gdzieś tam podziwiają. I w brazylijskim jiu też tak jest, nie? Styl. To, w jaki sposób się ruszasz, w jaki sposób walczysz, nie? To, to jest coś, co też jakby... Przeniosło mnie z tego graffiti do, do świata sportu walki, który nie był mi jakiś nigdy specjalnie bliski. Ale no wyszło tak, że, że za, zajarałem się sportami walki i doszedłem do brazylijskiego jiu-jitsu i, i, i już z nim zostałem. A właśnie, powiedziałeś styl, a mhm. ty... Hm. Miałeś, łamane na masz, ale w przeszłości szczególnie miałeś mhm. styl, nie? A teraz nie mam. <laughs> teraz te nie, nie masz teraz stylu, ma ponieważ masz dużo większy, większy zakres jakby tego, co robisz na walkach i na zawodach. Mhm. I nie można jakby ktoś poznał ciebie, wiesz, 2-3 lata temu mhm. jako zawodnika, no to nie, nie, wcale by od razu ciebie nie skojarzył z jednym, z czym ja cię mogę kojarzyć będąc, wiesz, od 10 lat w tym mhm. czy tam więcej. Czyli Pająk, nie? Garda I polski pajęczym, Michael tak Langi. Było... O, dziękuję bardzo. To, 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 to był mój, mój idol, Michael Langi. E, no, i dopóki Leandro ciesześć... mu nie najebał, tak? No, wiesz. <laughs> Leandro to też był mój idol, nie? No. I, I Michael Langi... Tak. No, Leandro też dużo od Langiego myślę wyciągnął. Pamiętam ten moment, jak on z nim wygrał. Byłem wtedy przy tym, pamiętam no. to dokładnie, nie? Pamiętam dokładnie. I się okazało w ogóle, tak jak rozmawiałem o tym z Murilo, że to Murilo trenował Leandro do tej walki i on go do niej nastawił, mówił, pokonasz go, pokonasz go. Okay. Specjalnie przyjechali wtedy wcześniej, kilka dni wcześniej do Abu Dhabi, żeby się zaadaptować. To było w Abu Dhabi? To było w Abu Dhabi, okay. tak. Na moich pierwszych zawodach World Pro. No, pamiętam, pamiętam ten moment i rozmawiałem o tym z Murillo i byłem tam wtedy. i. I przygotowywałem Leandro do tej walki i mm. no um, mieli jest. taktykę ułożoną na, na Langiego. Nie? Langi od dwóch lat wtedy nie przegrał. Tak, no, no I to było to wejście, wejście Leandro, ale też wejście braci Miało na scenę brazylijskiego jiu-jitsu. Tak, uświatowa. no podobno okres To oni chyba jako purpury to wtedy To był ten jeszcze. sam moment, ten sam turniej. Tak? Ale oni tak. jako purpury jeszcze, nie? Wtedy purpurę miał Paulo, a niebieski pas miał João. Niebieski, fa... o jeszcze tak, lepiej. I, I João wygrał Open wtedy. Mhm. Pamiętam z takim kanadyjskim judoką walczył w finale i wygrał karą. Czył dostał karę. I pamiętam, jak mu zakładali na ten on wtedy takie pasy rozdawali. Nie? Zakładali mu na biodra pas i tak spadał. W końcu założył sobie na barki, tam wszyscy klaskali, śmiali, nie. A Paulo wygrał wtedy chyba Kimona w purpurach. Nie? Hmm. I wtedy pamiętam właśnie. Pamiętam, że oni na tym, bo to było w takim hotelu, w którym teraz zawodnicy nie zostają. Armed Enforcers Officers Club, to był taki wielki hotel, chyba 5 czy czterogwiazdkowy, mm, oficerski. I tam wszyscy byli ulokowani. Wszyscy, którzy się dostali. I. A, no, i była mata, i tam wtedy my wchodziliśmy na tą matę, szczęki nam było padały, wiesz? Na tej samej macie JT Torres, Bracia Mendes, z Michael Langi, cała mhm. ekipa Allianzu. Wszystkie te gwiazdy, i my wszyscy, tak, ale super, nie. I pamiętam wtedy właśnie Braci Miało, pierwszy raz wtedy zobaczyłem na tej, no. na tej macie, i oni sobie tam już trenowali. No, pamiętam to. A, a ty... <laughs> pamiętam, ja myślę. Oni starowali z taką kobietą, która tam prowadziła treningi jakieś dla, dla kobiet, jeszcze z tego programu, i w Abu Dhabi, i czy tam w Emiratach, i ja myślę że to są jej dzieci, nie? To są jej synowie. I oni się z nią kulali, bo oni się cały czas kulali, nie? I no no. Mówisz, o, swoich synów przyprowadziła, nie? A potem się okazało na tej macie, że nikim gardy nie może przejść, nie? I to wtedy, no, pamiętam, zrobiłem im nawet zdjęcie, tak. O. No i, o, pamiętam tam. A ty ich poznałeś osobiście? No oczywiście. W sensie no. wtedy, wtedy ich tam. Znaczy tak, pozwałem. ale tam nie wiem, w tym No w sensie Tak, dalej, w Nowym Jorku? tak. W sensie... bardzo, dopóki nie zostali tam usunięci z Unity, to, no. to oczywiście bardzo dużo z nimi trenowałem, bardzo dużo, no może nie powiedzieć bardzo dużo, bo tam są ludzie, co dużo więcej z nimi trenowali, ale wspominam ich jako bardzo dobrych sparring partnerów, bardzo oczywiście wymagających i bardzo, bardzo mhm. trudnych do wykonania, mhm. absolutnie, ale. Ale no pamiętam, że, że, że tak, dużo z nimi trenowałem i jak... nie są to jacyś moi, nie byli moi jacyś tam nie, przyjaciele, bizcy, no, ale, ale, tam ale wiesz, tam oni na macie byli non-stop i, no. i trening z nimi, nigdy nie odmawiali ci treningu, zawsze chcieli, nie, ale, chcieli. Ale, ale coś z nimi rozmawiałeś? oni ja Ja co? oni byli? Czy oni byli tacy właśnie to autystyczni? Byli przede wszystkim, nie wiem czy autystyczni, znaczy, no wiesz, przede wszystkim bardzo, mówię. bardzo skupieni na treningu, mm -hmm. bardzo skupieni na treningu i no to jakby tam realizowali siebie głównie poprzez ten trening właśnie i pamiętam, że byłem pod wielkim wrażeniem tego, ile oni trenują i na jakim poziomie, nie? I, i pomyślałem sobie, kurde, no to, to jest taki limit, no, że człowiek może tyle tyle osiągnąć. Pamiętam, że podszedłem do żłała i mówię, a, lekcja prywatna. Nie, zrobimy? A on, no, a ja ile? A on, nie wiem, <grym grym> zapytaj <grym> na recepcji. No nie, a ile może, a ile tam? Nie wiem, nie wiem, 200 dolarów. Drogo, nie? A może bym cię tak, będę tu dwa tygodnie codziennie coś o coś pytał. No, dobra. I tak codziennie o coś pytałem, nie? Więc on nie za bardzo nie chciał dawać lekcji. Ja się w suchym. No i tak po prostu. Także, no pamiętam, że co ich zapytałem, to mi odpowiadali. Ale to tak naprawdę jak tam przyjechałem. z angielskim rodzili. Dobrze, dobrze. Nieźle mówią po angielsku, nie? Ale to tak naprawdę. To ten Murillo jest takim jeszcze większym świrem, niż oni, jeżeli chodzi o trening. No, to jest jeszcze bardziej. Do Murillo za chwilę wrócimy, a... A za, czy, co to jest za historia z tym ich usunięciem? Nie wiem. O, nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale Unity... Nie posłuchają to, raczej. Ale to nie. To chodzi o tam, wiesz... Powiem tak, nie powiem dlaczego, ale powiem, że grubsza Unity to jest takie miejsce, gdzie nie ma osoby jednej ważniejszej od drugiej. To, że mhm. jesteś wybitnym zawodnikiem, to jest ok, to jest mhm. super, prawda? Ale jakby ważna jest cała drużyna i są pewne zasady, których się trzeba trzymać, pewne takie rzeczy. I nie możesz działać w jakby kontrze do tego, czym jest Unity, prawda? Mhm. I Jak sama nazwa wskazuje. Tak, więc oni zostali, Paulo został usunięty z Unity z różnych powodów, kilku mhm. takich złożonych, mhm. podczas pandemii i to też się trochę z tym związało. Zwią i Joao po prostu poszedł za nim. No tak. No nie, i, i obecnie no raczej no nie, nie, nie współpracują. Nie trzymają kontaktu. Tak, niektórzy zawodnicy, którzy się z nimi przyjaźnią, wciąż mogą, jakby z nimi rozmawiają, nie mają z nich problemu, ale, hmm. ale generalnie oni wstępu do Unity nie mają. No mają teraz swoją akademię w Jersey, więc praktycznie za No i tam sobie z tą akademię robią i też są aktywni w internecie bardzo. Jak myślisz, bo tak, tak sobie na tym się teraz myślę, to... Sporo jest takich właśnie podziałów w Jiu-Jitsu. Dużo jest bardzo historii, zwłaszcza wywodzących się z Brazylii właśnie jakieś ale to kłótni, jest, że z teamu wiesz, się robią trzy teamy no i tak dalej. No to jest dalej. normalne myślę, bo wiesz... Rośnie... No ale wiesz, Real Madrid jest kurde jeden i nie podzielił no się ten... Ale Real to jest ten... trochę inne pieniądze. No też każdy, kto rośnie w Akademii jako zawodnik, w końcu ma swoje ambicje i wiesz, w końcu chciałby mieć swoją Akademię, nie? I tam różne rzeczy wychodzą, nie? Ktoś się może czuje niedoceniony myślę, że to jest normalne, nie? Okay. Wszystkie teamy się dzielą i, i ludzie odchodzą z Akademii Robią to na różnych zasadach, lepszym lub gorszym stylu, to jest normalne, nie? Naturalne. Okej, okay. no mi się wydaje, że jednak jakoś można by się kłócić, że w tego jest jakoś tak więcej. No, bo jest może więcej ego. Nie? Ludzie mm. ze sobą walczą, przegrywają, wygrywają, mm -hmm. wchodzi im to do głowy i może myślą, wiesz, że zasługują na więcej, albo że więcej powinni mieć, może nie rozumieją swojego trenera, bo są bardzo młodzi. Może trener jest, wiesz, też zawzięty i, i też może broni jakoś swojej pozycji. I takie rzeczy się po prostu dzieją, nie? Natomiast to nie jest tak, że Paulo zagroził swoją pozycją Murillo, tylko po prostu działał przeciw, jakby w kontrze do tego, czym jest klub, nie? Na przykład, okay. Wiesz, jakby wystąpił przeciw, przeciw Unity, nie? I okay. jakiś tam... Wiesz, nikogo nie pobił, czy coś tam nie, ale no, nie rozumiem. nic takiego strasznego. No ale powiedzmy, no. Jakby to jest wystarczająca no, odpowiedź, no. no. no i, I tyle, i został został dlatego usunięty, bo wiesz... wiesz. Ja nie wiedziałem nawet, że został usunięty. Ja myślałem, że oni odeszli, założyli swoje, nie? No, odeszli, założyli no, swoje. No, od... ale był plan, odeszli nie, ale... Bo, odeszli, bo bo odeszli, chcieli, tylko musieli, tak? Znaczy... E, no, musieli. No, okej. Okay. Musieli, musieli. To no. zawijając do tego, z czego wyszła ta, ta dygresja, czyli hmm? tego pająka. Mm -hmm. Czy był jakiś świadomy moment, w którym stwierdziłeś, kurde, ja nie mogę robić tylko o prawie pająka i muszę jakby zdywersyfikować swoją wiesz, grę? Pająk, pająk to jest podstawa tego, jak walczę z gardy, mhm. i z tej podstawy zaczęły dochodzić kolejne rzeczy, prawda? I, I to się naturalnie rozwinęło. Ciągle walczę wiesz, jakby lubię stopę mieć na bicepsie i wychylać za nią, i to jest ten. Ale do, jakby to jest podstawa, jako niebieski pazeł nabyłem. Na szczęście mi się udało i, i, i zacząłem to rozwijać. I Wiadomo, że teraz więcej rzeczy jest, które robię. I walczę na różne, różne sposoby, aczkolwiek pewne takie fundamenty mi dostały, nie? I to, ta umiejętność walki tą gardą pajęczą później mi pomogła nauczyć się innych gard, no nie? Mm -hmm. innych, innych jakby rodzajów ataków, no? e mm -hmm. Bo ty tego pająka cisnąłeś w ogóle od samego początku, nie? Pewnie od tam białego od, pasa. Od bardziej od niebieskiego. Niebieskiego. Mhm. Czy to był dobry moment? Jakby ktoś się teraz rozwijał, to to jest, tak byś polecił, no właśnie, że jasne, ten... nie? To jest jakby podstawa. Walka gardą pajęczą, walka gardą motylo, walka półgardo, czy tam umiejętność bronienia się gardą zamkniętą, to są podstawy brazylijskiego czuściciela, mhm. które musisz nabyć. I jeżeli wiesz, idziesz w tą stronę, to idź nie? i mhm. możesz tym walczyć, nie? Mhm. No, jak, jak, jak najbardziej. Nie jest tak, że od purpury dopiero możesz się nauczyć, no nie, wiesz. U nas białe pasy się uczą gardy pajęcze i zamkniętej gardy, i obrony półgardy, i gardy A jeszcze są białe pasy, które się uczą squida i to, i to jest dziwne, dziwna kolejność. Wiesz, nie? E, jeżeli umiesz wysuwać biodra, bronić się tarczą, zapinać biodro tym hukiem i zrobić k-gardę, to jest ok i możesz do tego dodać lapel. Nie? Ja, hmm. ja mam taką teorię, i że, że jeżeli Twoja garda jest dobra, to możesz dodawać wariację z lapelem do tej gardy. Ale jeżeli zaczynasz łapać pierwsze, co to lapel, to budujesz złe nawyki, które mogą się potem zemścić na tobie i ja tak, ja tak uczę. Kiedy to ostatni raz wystartowałeś bez kimona? Wiesz co? Ja wystartowałem bez kimona, jak miałem biały pas. Okej. Okay. A w ogóle trenujesz bez kimona? trenuję bez kimona? Okej, okay, regularnie, tak. Regularnie, tak prowadzisz treningi czy jako prowadziłem kuczeń? treningi prowadzę to no, prowadzę okay, prowadzę. No, okay. prowadzę treningi pro bez ja nie wiem czy ja nawet na zdjęciu kiedyś widziałem w, w spodenkach nie yy, jak to nie widziałeś? no nie wiem <laughs> tak tak trenuję bez kimon. Okay, no, oczywiście okay. że trenuję lubię trenować bez kimon, no kocham kim, w kimonach nie i no. startuję w kimona jakoś tak nie wiem może wystartuję jeszcze bez kimon nie wiem ale gi no lubię gi przede wszystkim lubię gi bez gi też lubię ale no, gi no. A jak, właśnie masz jakieś takie jeszcze cele zawodnicze, ambicje zawodnicze? W sensie nie ambicje, tylko na zasadzie, że chciałbyś jeszcze coś zdobyć, na przykład? E, chciał, no będę jeszcze startował, to na pewno. Co zdobędę? No nie wiem, ale chcę startować jeszcze. No. Teraz okay. mam przerwę, wiesz, mam dziecko, skupiam się na akademii. Mhm. To jest bardzo ważne, prawda? Bo, bo jednak widzę, że wiesz, skupienie się na mnie jako na zawodniku to jest skupienie się na mnie, a w tym momencie potrzebuję budować swoją akademię i, i ją rozwijać, rozwijać Unity. Więc. No. A mistrzostwa polskie jeszcze byłyby w stanie cię zmotywować? No, no. no bo ty wiesz, to no właśnie, 9 vitam, <laughs> 5 razy na czarnym pasie, tak? 4? Chyba tak, no. No, W różnych kategoriach wagowych i tak dalej, i tak dalej. Różnych, no. No. Czy, czy, czy w ogóle jeszcze wiesz, MP mogą cię zmobilizować, czy to raczej musisz no, jechać za granicę, myślę, żeby że... poczuć taką. Nie, nie, to już wiesz, jakby tyle już lat startuje, czy tam poczuć. Wiesz, chcesz jakby. Chcesz tą swoją, to swoje umiejętności gdzieś tam pokazać i to nie ma znaczenia, czy to będą Mistrzostwa Polskie, czy jakiś mniejszy turniej, nie? Chcesz wyjść, zrobić fajne jiu-jitsu. Masz jakiś Nemezis w Polsce? Czy mam Nemezis? No. Kim? Nie, chyba nie, czy nie. coś z kim, z kim wiesz, tam wiesz, jakieś miałem dużo... porażki masz do, 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 do nie. zrewanżowania się, czy on, on coś? Nie, 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 nie. To są wszystko moi koledzy, nie, nie. No Jezu, nie Nemezis, na zasadzie nienawidzę tego typu. tylko że kogoś tylko, że ktoś nie, na przykład kiedyś z tobą wygrał i chciałbyś mu się zrewanżować, Nie, nie, i... nie. nie? nie. Okay. Ja nie myślę w tych kategoriach. No to jakiś kurde, to, to, to ja bym zobaczył jakąś twoją walkę z jakimś takim młodziakiem, nie? Z jakimś jaworskim albo kimś takim, żeby, żeby zobaczyć takie już zderzenie pokoleniowe. No, tak, no, no, no może, może. może Wiesz, coś... dużo młodszy ode mnie zawodnik. Może nie? jakiś super fight, nie? Może, zobaczymy. nie wiem, czy chcę super fighty robić. Nie chcesz, nie wiem, czy chcę się tak wystawiać. Wolę jakiś turniej zrobić. Okej. Okay. Może super fight, nie no, czy... Wiesz, Do... nie ja chcę takiego zamieszania wokół siebie, wiesz, jakiegoś takiego, o Jezu, Jezu no, wiesz, bo... takich superfajtów to jest kilka na tej gali, no jakby no. Nie, 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 wiesz, nie musisz nawet być main eventem, jak nie chcesz. No, może będę kiedyś, zobaczymy, nie? Kurczę, ale są fajne i trzeba to robić, bo, bo to rozwija scenę, nie? Jakby, mm -hmm. a dużo mm -hmm. się teraz dzieje w polskim jiu jakby te rzeczy, które działy się w Stanach, na naszą skalę zaczynają ja dziać bym się tutaj, chciał nie? wystawić jakiegoś swojego ucznia na takim będzie mm -hmm. nie? Umożliwić komuś, bo wiesz, ja już... No, no ja osiągnąłem to, co by chciał osiągnąć każdy zawodnik brazylijski, żyję z brazylijskiego Jiu -jitsu. mam swoją akademię, która jest bardzo fajna, z bardzo fajną afiliacją, bardzo fajnie... Funkcjonuje i to jest takie spełnienie, prawda? I, mm -hmm. I chciałbym, żeby ktoś jeszcze to miał, nie? Ktoś z moich uczniów, których mm -hmm. ja prowadzę, więc tak bardziej na tej zasadzie, nie? Wiem, że trenerzy nie lubią tutaj wyróżniać kogoś. To u Ciebie chyba taką największym talentem i z potencjałem jest Patryk, nie? Smoczna. Patryk, no tak, też ma najwyższy pas z tych wszystkich takich. Znaczy najwyższy, no nie ma najwyższego pasa, ale. No bo są też czarne pasy, ale no on, nie on tak prowadzi u nas, no wiele razy wygrał Mistrzostwa Polski, ma medal z Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Europy, więc tak to jest. Teraz będzie startował znowu na mistrzostwach Europy. On, no, ale tam jest dużo osób. Mm -hmm. nie? Dużo osób. No, ja wracając trochę do tego Nowego Jorku i do mm -hmm. Unity i do Murillo. Mm -hmm. Sporo mówiłeś o Murillo, mm -hmm. czemu Unity, czemu mm -hmm. Murillo, więc mm -hmm. nie chcę że też się też jakoś powtarzać. Jeżeli mm -hmm. ktoś tam się trochę interesował, to trochę już na ten temat słyszał, mm -hmm. ale więc trochę z innej mańki. Jakbyś miał porównać Murillo jako trenera do kogoś. Polsce do kogoś w Polsce. Tak, no. do kogoś jego styl prowadzenia treningów czy podejścia do już, mm -hmm. co może komuś po prostu, wiesz, z ludźmi w Polsce masz bardziej ich kojarzysz, czujesz, takie porównanie może komuś trochę też powiedzieć dużo, nie. To do kogo byś go ewentualnie porównał? Nie, po, nie styl prowadzenia treningów trochę bagi, ale to bardziej ze względu na charyzmę. No nie i na, na, no, na charyzmę bym powiedział. Ale Murilo to jest coś, co trzeba jakby doświadczyć. Mm -hmm. To jak on prowadzi treningi, jak on, jak on panuje nad grupą, w jaki sposób to robi, no jest naprawdę dobrze to robi. No, bardzo dobrze to robi. Okay. bardzo, bardzo dobrym trenerem. Bardzo dba o swoich uczniów, bardzo dużo uwagi im poświęca. I widzisz, no, ci ludzie, którzy teraz wiesz, zdobywają z Unity Mistrzostwa Świata, Juni ostatnio, Sebastian, mm -hmm. Devonte, wiesz, to są ludzie, którzy z nim byli od, od początku i, i no wiesz, doszli bardzo wysoko i no. Nigdy mi źle nic nie podpowiedział, ani myślę, że. Nikomu. Mm. Bo ty powiedziałeś wcześniej, że, że, że Murilo jest jeszcze bardziej szalony niż bracia Miało. No, no, pod, no. Ale pod względem tego jakimś frekiem jitsu czy jakimś mm -hmm. człowiekiem, czy... Znaczy, no, szalony wiesz... jako człowiek? Nie. No, ale... e, przepraszam, przypominam, że wyjął nóż na zawodach. No, jest Dobra, trochę szalony jako człowiek. Więc teraz tak. No, wyjął nóż na zawodach, bo jego uczeń został zaatakowany. No. Przypominam ci, że parę tygodni wcześniej jego uczeń został zabity w klubie. Tak? No ale Andro to nie był jego uczeń, Aha, no, do, okay, no właśnie, no. więc parę tygodni wcześniej za zastrzelili mu przyjaciela i ucznia też, no. nie? i przyjaciela przede wszystkim. No na pewno nie było łatwe dla niego i na zawodach jego uczeń został zaatakowany. Mm -hmm. A mój lot swoich uczniów, więc poleciał tam, żeby go ratować. nie? I trafił tego gościa chyba tam raz czy dwa. nie? Nożem? Nie, okay. nie, nie nożem. I, i, I wiesz, nagle wszyscy się zebrali na macie i on został otoczony. Mm -hmm. A Murillo nosi nóż przy sobie, bo jak mieszkasz w Nowym Jorku, po postpandemicznym Nowym Jorku, to bardzo często wchodząc gdzieś wieczorem może przyjść do ciebie bezdomny i wyciągnąć nóż. Mm -hmm. Jeżeli bezdomny wyciąga przy tobie nóż, to jak ty wyciągniesz przy nim nóż, to on odpuści. Hm. No i dlatego Murillo nosi przy sobie nóż. Okay. I on, jak go otoczyli, wyciągnął nóż i kazał im się cofnąć. No, no i tyle. Pan dostał za takie zawieszenie, czy coś? No, no, no dostał, poniósł konsekwencje, nie, nie może, wiesz, nie ma wstępu na zawody ADCC ani jako zawodnik, ani jako, jako trener. A czasowo, czy taki ban na Do zawsze? żywotnie chyba dostał ten ban, no Kurwa. na pewno nie jest szczęśliwy z tego powodu, że, no. tym bardziej, że wielu jego uczniów startuje na ADCC. Mhm. Nie mógł też pomagać Diego Pato wtedy, na, na, no Juni mu pomagał, nie, ale mhm. no nie mógł, nie mógł uczniom pomagać. Więc poniósł konsekwencje, ale to nie jest tak, że on nagle wyskoczył z nożem na gościa, okay. tylko wiesz, on poszedł, wiesz, kontekst sytuacji, jego uczeń został zastrzelony, okay. wiesz, parę dni wcześniej, parę tygodni wcześniej. Jefferson został zaatakowany. On poszedł pomóc Jeffersonowi, wywiązała się szamotanina, został otoczony, wyciągnął nóż i kazał im się cofnąć. Mm -hmm. I tyle. No jakby wiem, że to jest... <laughs> nie no, dobrze, że nie. Ja tu to, też to jestem po tak, to, żeby w, w, i trochę rozmaw... wtykać kibiców. Tak, rozmawialiśmy o tym z Murillo i no i tyle, no na pewno nie jest zadowolony, że to się tak wydarzyło, no ale się wydarzyło i wiesz, samoobrona, takie no, to jest podjęcie decyzji odpowiedniej w odpowiednim momencie, podjął taką decyzję, poniósł jej konsekwencje, ale wiesz, mm -hmm. jakby z naszej relacji to nic nie zmienia, nie jest nagle, kurde Murilo, no ty nie, wiesz, jakby... No dobra, czyli freak jujitsu, Ja wiem no? jaki to jest człowiek, nie, i tak, tak, on, on kocha Jiu-Jitsu bardziej niż ktokolwiek inny i, i bardzo dobrze rozumie jiu Jitsu i, i bardzo dużo trenuje bardzo dużo trenuje, nie? I no, no... W ogóle ten motyw, co mi powiedziałeś przed nagraniem, że on zaczął trenować w Stanach. Tak, jak ja z nim rozmawiałem o jego historii, bo on, on, on to nie jest też osoba, która by się jakoś chwaliła w sieci o moi uczniowie to, o moi uczniowie tamto, a ja to, a ja tamto. On jest bardzo taką prywatną osobą. I wiesz, on nigdy nie chodzi i nie, nie przykleja się pod kogoś, wiesz, że o, to jest mój uczeń, czy coś takiego. No, tak jakby on uważa, że to jest, wiesz, no nie chce tego robić, nie? No i... Tak, jak z nim rozmawiałem o jego historii, która jest mało znana, on zaczął trenować w Stanach. W ogóle nie wiem, czy ty rozmawiałeś z nim kiedyś, ale on się perfekcyjnym no. angielskim posługuje, jak native. Więc to... on wchodził do liceum w Stanach, w Waszyngtonie i tam zaczął trenować u Yamasaki'ego, braci Yamasaki, w tamtej akademii. Tam zaczął trenować brazy... trenować jitsu a potem dopiero wrócił do Brazylii i trenował mm -hmm. w Brazylii. Nie? I dopiero w Brazylii... Gdzie on tam mieszkał? W São Paulo. Paulo. I okay. z Brazylii przeniósł się do... W sensie w Brazylii przeniósł się do Akademii Barbos i u Barbosy dostał czarny pas, ale to też jak u Diamastakich, nie? O ile mm -hmm. dobrze pamiętam. No. To Karol mi dzisiaj wspominał właśnie o Akademii Barbosy, nie? No, fajna akademia. Druga, też. do której chodził obok Cicero. Nie? O Cicero. Zresztą to Cicero był uczniem Barbosy. Mm -hmm. no, Cicero dostał czarny pas od, od Barbosy. No i miało się też najpierw byli u Cicero, nie? Dobrze? Miała osi, gdzieś tam zaczęli, nie wiem gdzie, a potem przenieśli się do Cicero. Do Cicero, no. i wtedy Leandro jeszcze był Cicero. Leandro było Cicero, no? No to też niezła akademia. Nie akad... wiem, co tam się teraz dzieje z tą akademią. Myślę, że funkcjonuje dalej, nie? Ale. A powiedz mi, bo takim jak zanim, zanim spotkałeś Murillo i, mhm. i, i gdzieś on się stał twoim takim głównym mentorem, mhm. to chyba taką osobą był Boka, prawda? Boka, no. I Boka bardzo... miał ich do siebie porównać. Czym oni się różnili, a co może było takim czynnikiem wspólnym, co sprawiało, że ty łapałeś z nimi kontakt. Czy to był może zupełnie inny znaczy, czynnik? W grappling Pamiętam, że do Łodzi pierwszy przyjechał Boka, prawda? Ściągnęli go z United Gymu, potem on też współpracował z Krystianem Grzyszczakiem, który jest tutaj na obozie mhm. i Krystian, i pamiętam, zaproponował, a słuchaj Dudu, bo tam do nas przyjeżdżał Felipe Costa wtedy, mhm. nie? Kolejny dobry nauczyciel, ale... I mówił, może weźcie Bokę, nie? Zobaczycie, jak wam się podoba taki trening. I pamiętam, że Boka wtedy, on był w ogóle czarnym pasem od Tererę, i wtedy on trenował w São Paulo, w Allianz, przeniósł się do Aliansu. Tam mówił go na to kobrinia, który też był uczniem Terre. Mm -hmm. I, I on stamtąd jakby przywiózł nam te techniki, które oni właśnie wtedy robili w Aliansie, który był wtedy najlepszym klubem, nie wiem czy dalej też tak jest drużynowo. I, no i to jego podejście do jiu-jitsu, takie bardziej właśnie w stylu Terere. bardzo mi się podobało. I techniki, które też pokazywał. Nie? Pamiętam, było dużo motylej gardy, dużo omoplat, przechodzenie gardy, nie. musicie wstać na stopy i biegać dookoła gościa i wymusić, żeby wam odsłonił plecy i wziąć mu plecy i go udusić. To jest ciekawe, że on jest wiesz, przecież to połamany 000... strasznie, nie? Kto? Boka. Połamany? Ciężkie jakieś kontuzje miał, nie? Boka? A nie? To Murillo chyba. Nie. Może mi się myli. Nie, Boka kontuzje? Nie, nie. Tak ja kojarzę, jak Daniel mi coś mówił, no bo Daniel znaczy, też ma czarny pas tak, pod boką, nie? Tak. Kolano miał rozwalone, raz mógł dość w poste rozwalił, <laughs> a bark, tak, ale to nie były jakieś takie super ciężkie kontuzje. Okay. Nie, no to może mi się coś pomyliło. No by osoba trenująca tyle lat nie doświadczyła, nie? No i Boka, tak, no mi się bardzo jego techniki, też bardzo go lubię, będzie niedługo w Polsce, mam nadzieję, że wróci i będziemy go mogli ściągnąć na seminarium do Unity, bo przecież Krzysiek Flak też od niego dostał czarny pas, więc mm -hmm. on, wiesz, bardzo, bardzo nam pomagał zawsze i pan, no, Boka mi naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo mnie Boka nauczył, no, mm -hmm. bardzo dużo, nie, i Ni Slide, i, i Garda Pajęcza. I pamiętam, on mi powiedział, jak uczył chyba w 2008, mówił, wy nie wiecie, ale jest taki koleś Michael Langi w Aliansie, mm -hmm. wszystkich przetacza pająkiem przez głowę, i ja wow, nie? Jak się to pisze, nie? I, I wiesz, wtedy Langi jeszcze nie miał mistrzostwa świata, a Boka mówił, zobaczycie, on teraz był trzeci, ale on za rok będzie mistrzem świata. No, ja wtedy zacząłem śledzić Langiego i się na nim wzorować, na, na jego sposobie walki gardą, nie? Nice. No, więc to, to, to Boka, nie? Szybkie info. Jeśli podoba ci się ten podcast, możesz postawić mi wirtualną kawkę w serwisie Buy Coffee, do którego link znajdziesz w opisie. Niezmiernie pomoże mi to w tworzeniu kolejnych odcinków. Jeśli wolisz wesprzeć mnie pozafinansowo, to udostępnij ten lub dowolny odcinek z kilkoma słowami komentarza. Dzięki. No, a jakbyś miał ich jakby ze sobą porównać? Czy to z innych z innych powodów oni ci leżą, czy, czy jakiś jest to czynnik wspólny Murilo, nie wiem. Kurde, nie, nie, wiem, nie wiem, jak mógłbym ich porównać. Nie chcę mm. też ich porównywać, wiesz ze sobą, ale Murilo jest. Lubi robić wszystko perfekt. Jest bardzo wymagający i bardzo dokładny Murilo. No, tak i bardzo dbał o swoich uszy. Nie, nie chciałbym ich porównywać okay. wiesz, ze sobą. Z bo powiem, Murilo to że są seminaria. Nie nie znaczy, że jest wiesz, lepsze albo gorsze. Boki nie? doświadczyłem na seminariach, nie? na takich kampach, powiedzmy, jak uh -huh. on był czasem w grapplingu przez tydzień, a u Murillo byłem w akademii i uh -huh. z jego uczniami trenowałem. Boka przyjeżdżał do nas, a my, a ja jechałem do, czy ja jechałem z moją wtedy dziewczyną, dzisiaj żoną, jeździliśmy do Unity. I tam trenowaliśmy u niego w akademii i mogliśmy widzieć, jak on prowadzi akademię, jak on prowadzi swoich uczniów, i tak dalej, więc to, to jest trochę inaczej. Nie? Okay. I Boka też, Boka, Murilo przyjął mnie też, tak że ja przyjechałem pierwszy raz, byłem w szoku, byłem złamany. Wiesz, tak Unity się złamać, ty musisz się poskładać na nowo, nam jest tak ciężko. Jakby tak wymagającą jest akademią i tak wymagający jest ten trening. I pamiętam, że go pytałem właśnie o, co zrobić, bo nie mam takiej akademii. I on mi podpowiedział parę rzeczy. Przyjechałem za rok i już wiesz, zapytałem go o podobne, o, o różne już inne rzeczy zacząłem go pytać. No, zawsze znalazł, co przyjeżdżałem, to znajdował dla mnie czas, żeby żeby mi pomóc trochę, nie? Żeby mnie zapytać, gdzie tą akademię macie, nie? Jak to wygląda? na, na co trzeba zwrócić uwagę, jak się prowadzi, nie? i no, tak, tak się pod jego bokiem rozwijałem. I też widział, że ja, wiesz, przyjeżdżam, nie? Regularnie jestem. No może nie jakoś super regularnie, bo raz w roku, ale... Raz w roku na tam 2 3 tygodnie, ale widział, że, wiesz... To też jest regularność, nie? No, nie jest regularność, ale też, wiesz, to są ludzie, co tam więcej jeżdżą, nie? A piwo pito codziennie to alkoholizm. <laughs> jak ty pierwszy raz jechałeś do Nowego Jorku, to ty już jechałeś do Unity, czy ty jechałeś do Nowego Jorku nie, jechał... zobaczyć jakby Akademię? Cel... Znaczy, ja zawsze chciałem zobaczyć Nowy Jork. Zawsze, no bo jak ktoś ogląda filmy, wiesz, mm -hmm. interesuje się tym wiesz, Słucha hip hopu, czy czegoś innego. No, Nowy Jork to jest takie centrum świata i zawsze chciałem zobaczyć Nowy Jork. I pieniądze, które dostałem za wygranie Mistrzostw Świata NEWAZY w 2015 mi to umożliwiły. Nagle dostałem tyle pieniędzy, że dobra, jadę do Nowego Jorku, nie? Mhm. inwestuję w siebie, nie? inwestuję w ten wyjazd. Zobaczę Nowy Jork i, i bardzo chciałem trenować w Unity właśnie, nie? bo myślałem, o panie, bracia miała sobie tam trenują, prawda? robią ten trening, a pojadę tam i się coś może na, od nich nauczę. Nie? No i tak chciałem te dwie rzeczy połączyć. No i przyjechałem tam i wiesz, faktycznie trenowałem z braćmi miał, ale się okazało nagle, że tam jakby wszystko jest, wszystko ogarnia Murilo, nie, mm -hmm. że to jest jakby jego akademia, tak? Bo kiedyś myślałem, że to trochę inaczej funkcjonuje. Mm -hmm. A jak już byłem tam, to zacząłem rozumieć na jakiej zasadzie to działa i no i stwierdziłem, dobra, nie, muszę tutaj jeździć co roku i się tutaj uczyć, nie? No, że raz, raz, że bardzo lubię Nowy Jork, a dwa, że, że właśnie chcę się uczyć tam, szkolić się tam, nie? Chcę inwestować w siebie, jeżdżąc do Nowego Jorku i rozwijając tam swoje dżúczycy. Czyli, Czyli taki, taki, nie, nie byłeś w innym miejscu w byłem, ten, czy byłeś Marcelo Albo Byłem u Marcelo na jednym treningu, dlatego że kolega, który, którego też to jest śmieszna historia, nie? Ale taki ziomek z Nowego Jorku, taki James Sexton, który jest w ogóle bardzo dobrym prawnikiem od rozwodów. Posłuchaj sobie z nim podcastu u, Jezu, jak się ten koleś nazywa? Jest Jorogan jaki jest następny od podcastów? Ten? Lex Friedman. Dokładnie. I sobie posłuchaj z Jamesem Sextonem, bardzo fajny gościem, który jest prawnikiem od rozwodów. Bardzo fajny. Okay. No i on ten koleś mi w ogóle wiesz. On mnie tam jakby kupił mi hotel w tym Nowym Jorku. Też śmieszne, że wylądowałem w Nowym Jorku pierwszy raz w hotelu, wiesz, przy Times Square, nie? Tam czterogwiazdkowym, nie? To było też no, no, taki, wiesz, luksus, nie? Bo no tak, no, 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 jak ktoś leci, to, no, to zwykle no, szuka jakieś klity gdzieś no, daleko. No i no, no, a miałem takie szczęście, że koleś mnie po prostu zasponsorował. I sponsorował też wszystkie moje takie wyjazdy, jeżeli chodzi o, o miejsce. I wiesz, no i ten koleś, no on trenował Marcelo, no to poszedłem do Marcelo na jeden trening. Bardzo fajna akademia. Inna niż Unity, ale bardzo fajna. Bardzo fajnym miejscu w Chelsea, taki ten. I byłem też, miałem przyjemność, właśnie ten, ten James mnie wziął na lekcję prywatną z Eddiem Cummingsem. Okay. Więc mogłem doświadczyć też tej szkoły Danahera. Eddie Cummings duże wrażenie na mnie zrobił. Jak, jak ty uważasz, bo tam, jest, jest to, no nie wiem, teoria, że 70% Danahera to Eddie Cummings? Nie wiem. Nie, wiesz. nie wiem. Nie wiem, nie, nie, nie miałem przyjemności trenować z Johnem Danaherem, miałem styczność z Edim. Edi później zresztą był w Unity, nie? Mhm. Jak odszedł właśnie z, z, z Renzo. To on trenuje w ogóle, bo tam on tam zniknął, a... nie? Wiesz co, on nie za bardzo chciał uczyć, trochę uczył w Unity, ale nie za bardzo chciał uczyć. Miał problem, żeby dostawać walki, też był trochę porozwalany, nie? Mhm. I on, z tego co wiem, to mieszka ze swoją czy dziewczyną, czy żoną na Long Island i wrócił do, do pracy na uczelni, czy coś mm, takiego. No on jest jakimś tam in-engineer, tak. czy coś czymś tak, tam się zajmuje, tak. gdzieś tam na jakiś, pod... Nie wiem, ale wrócił ponoć do tego. Nie robi już jiu-jitsu. Kurde, to, jest... to No szkoda, Ciekawe, nie? Ale nie? no fajnie jakby uczył, nie? Ale, ale nie. No ale na pewno wiesz, wiesz, no jest Juni, który się dużo od niego nauczył i ten Juni okay. jest teraz takim leglockerem głównym w Unity, okay. nie? Można. dobra. No zresztą mistrz świata teraz, nie? Bardzo fajny jiu -jitsu. To jest w ogóle... Bo Unity jest na Manhattanie, nie? Tak, na 14 ulicy pomiędzy Midtown a Dolnym Manhattanem. No? To, to jest ciekawe, że, że w ogóle no, duża część tych akademii jest właśnie na Manhattanie. Turbo drogim miejscem. Turbo drogim, ale do Manhattanu, na Manhattan, jest, na Manhattan jest świetnie skomunikowany, więc czy dojeżdżasz z Brooklynu, czy z Queens, czy z Jersey, czy idziesz na trening po pracy. <coughs> głównie pracuje się na Manhattanie, nie? Raczej, nie? jeżeli ktoś <coughs> pracuje. W... No, więc to musi być, musi być niedaleko, wiesz, tam <coughs> Port Authority, czy Penn Station. Musi być w centrum Manhattanu. Okay. Jeżeli masz dużą akademię, taką nie, no to ona musi być w centrum Manhattanu. Ktoś, ktoś, mi dzisiaj opowiadał chyba, że, że on w ogóle zaczynał od tego, że w jakimś mieszkaniu miał matę, nie? Tak, 35 bodajże, właśnie bardzo blisko ambasady, czy tam konsula amerykańskiego, polskiego. Okay. No, to jest śmieszne, bo tam Murilo mówił, a tak, ja tam czasem jadłem lunch na ławce z Karskim, nie, z Karskim. Pamiętam i to jest bliziutko, nie? I tak, to było w takim, taka mal malutka akademia. No, takie, jakieś takie mieszkanie, można powiedzieć, że takie zaadaptowane, nie? Malutki, malutki gym, malutka salka z takim korytarzykiem, no, wiesz, jeden prysznic, dwie szatnie, takie mikroskopijne, gorąco, nie? Okropnie gorąco. Ale to jest ciekawy ruch, że no, wiesz... Jak... Zaczął od małej akademii, dobrze to zrobił, zaczął od małej akademii, to, no, to było legendarne miejsce. Jak ja przyjeżdżałem na początku, to jeszcze tam, nie? On tam przyjechał jak z Brazylii, mieszkał w Brazylii i potem przyjechał... Tam, on tak? miał żonę Amerykankę. Okay. I oni razem, ona jest w ogóle z miasta Anna Lowry, nie? Oni razem założyli Unity, znaczy Unity jest jego, ale oni razem to no, zakładali, no, no, no. i ona jest z miasta Unity w Maine. Okay. No i stąd też Unity, nie. Ja się zastanawiam, po prostu wiesz. I oni że... chcieli, wiesz, chcieli założyć, on, już rozmawiałem z nim o tym. On chciał założyć akademię w nowym Jorku, bo Nowy Jork mu przypominał Sao Paulo. Sao Paulo okay. masz bardzo, bardzo dużo ludzi i wiesz, Unity nie jest akademią taką komercyjną. Nie jest nastawioną na klienta. To mhm. jest społeczność. I ta społeczność działa na swoich zasadach. I on nie każdemu może się podobać. Ale w Nowym Jorku masz przemiał taki ludzi duży, mhm. że oni, ich, oni się mogą przemienić przez tą akademię i to może ich jak si to... Od... Wiesz, mm -hmm. nie? Okay. I, I ci, którzy, którym się to podoba, oni zostaną Ich będzie na tyle dużo, że Akademia będzie mogła funkcjonować Więc on taką miał ideę I dlatego zrobili to w Nowym Jorku okay. nie? No to w ogóle wyjaśnia... nie jest to łatwe na pewno, żeby założyć Akademię no w właśnie, Nowym Wiesz, Jorku Jakbyś miał założyć Akademię dzisiaj W Stanach zakładasz Akademię No to no. raczej byś nie wybrał ani Nowego Jorku, ani Kalifornii, ani Teksasu Z punktu widzenia no nie wiem, no, ale on konkurencji No tak, no, no tak A... bo jest, jest bardzo drogie czynsze nie? Tak. Jest to no, trudne jest do jest konkurencja nie? On musiał A... znaleźć inwestorów, jest olbrzymia konkurencja ale wiesz, ciągnął ze sobą braci Miało, to trochę ludzi przyciągnęło. No wiesz, ten. tam był Leandro, była Luisa Monteiro jeszcze wtedy, no, Murillo, chociaż on nie jest jakby nie, 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 nie jest tak znany na zasadzie. Ten ACC też coś tam on postartował. Tak, nie. ale on się, nie, no jest ma mistrza świata, nie, ale on nie, nie ADCC, tylko tak, tak. IBGJF Nogi, ale on y, no jest wybitnym trenerem, ale on nie lubi wokół siebie robić szumu, takiego wiesz. No nie ma swojego Instagram. Jego Instagram to jest to Unity. Nie? Unity Juicy, to jest jego Instagram. To Instagram szkoły, nie? No, to mm, jest on. Nie? Mm. I on nie lubi siebie tam, wiesz, opisywać jakby nie? nie lubi za bardzo takich rzeczy, nie? Raczej nie lubi dawać wywiadów. Nawet no, mówił, że za bardzo nie lubi dawać seminariów, wiesz, mm. nie za bardzo taki tak jest. Tak jest po prostu. Czaję. No dobra, spoko. A wróćmy do ciebie. Mm -hmm. Jesteś od pewnego czasu głównym sędzią na solcie. Jestem. Jak ci się podoba ta funkcja i jakby czy to jest w ogóle sędziowanie i tego typu akcje, to jest klimat, w który chciałbyś iść i co byś chciał, w jakim stronę chciałbyś w ogóle rozwijać te przepisy soltowe? Myślę, że one są już rozwinięte. Chodzi tylko o to, żeby je trochę dotuningować. To jest moja rola. I żeby to wszystko funkcjonowało na dobrze, prawda? Plusem soltu jest to, że ma swoje przepisy, które są fajne, prawda? I nie musi, wiesz... Jest jakiś update przepisów w ABJJ, nie musi ich adaptować, bo ma swoje przepisy. I jeżeli jest coś, wychodzi nie tak w tych przepisach, to można je w następnym sezonie naprawić. I co turniej można je modyfikować delikatnie, żeby były takie, żeby były tym, czym są. Walką do poddania z dogrywką na punkty. I tyle. I wiesz, każdy, kto był na socie, to widział, jak fajne walki są tam. I jak te przepisy też, wiesz, dobrze odzwierciedlają, to kto jest lepszy. Rez, tu ten shout -out dla Marka a, a, Anamskiego, tak, tak. który był do tej pory tym głównym tak, sędzią głównym i sędzią głównym twórcą i... tych przepisów. Tak, był, Ty głównym... tam wiesz, też je konsultowałeś. Tak, ale... konsultowałem z nim, no bo to, wiesz, oni to zrobili mhm. i Marek po prostu z natłoku obowiązków musiał zrezygnować z tej funkcji tego sędziego głównego. Ja to przejąłem. Ale to są ich jakby przepisy, nie? Mhm. Więc ja tylko je, wiesz, dbam o to, żeby one były dobrze egzekwowane, żeby sędziowie mhm. byli dobrze wyszkoleni, żeby to wszystko wyglądało profesjonalnie i było, wiesz... Na jak wysokim poziomie. się jak się czułeś właśnie przed tymi pierwszymi zawodami znaczy no tymi co były w listopadzie jak no, właśnie byłem... pierwszy raz bo ja... nawet Echa. bo myśmy wtedy się spotkali w opolu i mieliśmy nagrywać ale, mhm. ale nie wyszło bo już było późno i chciałeś być wypoczęty i w sumie powiedziałeś że znaczy no nie wiem czy powiedziałeś po raz, że mhm. się stresuje ale na zasadzie wiedziałeś było że no zależy ci na tym żeby wypadło dobrze i że wiesz myślisz o tak zależy o tym, mi żeby to co robię było jakościowe mhm. nie? i jeżeli podjąłem się tej roli to chciałbym to zrobić jak najlepiej mogę prawda A, więc no właśnie... było, był jakiś taki stres w związku z no. tym, że to jeżeli coś będzie nie tak, to mm. jakby ja to jest na mnie, prawda? I to mówiłem sędzię, jeżeli coś by popełnić się błąd, to ja go będę naprawiał. W sensie to on będzie na mnie, to będzie jakby moja mm. tak. wina, nie? że coś poszło nie tak, bo tak. może ja czegoś nie dopatrzyłem. Na szczęście wszystko było w miarę gładko. Wiesz, tak. wyszło tam kilka rzeczy, które trzeba było zmienić. I ja ci powiem szczerze, że właśnie, bo, bo byłem przecież na tej odprawie sędziowskiej dzień wcześniej. Mm -hmm. No, coś tam tam powiedziałeś i tak dalej. I gdzieś tak z pierwsze dwa pytania, które padły od sędziów, mm -hmm. to ja byłem przerażony. Bo akurat te pierwsze pytania były takie, o takie rzeczy, na zasadzie w ogóle, że go o to pytasz i jak ty możesz jutro sędziować. Ale, ale potem, ty, potem, ale się, ten... potem po pierwsze, zaczęły się sensowniejsze pytania i w trakcie zawodów nic nie, jakoś nie, nie było. Nie, jakiś bo te spadek, przepisy się nie? fajnie sędziuje, to są mm. proste. Jest walka, pewne są ograniczenia w, w zasobie technik w zależności od pasa, co możesz zrobić, co nie, mm -hmm. ale poza tym to jest 5 minut, czy tam 4 minuty, czy 6 minut walki do punkty. Przepraszam, do poddania. Mhm. Prawda? Więc sędzia tylko pilnuje, żeby tam nic nielegalnego się nie wydarzyło. A potem jest dogrywka na punkty. I te punkty są w bardzo prosty sposób liczone. Łatwo się to sędziuje. Ja miałem dwóch. Może Cię? powiedzmy, bo, bo może nie każdy się tutaj no zorientował. Walka, walka bez Kimon trwa 5 minut, a w mhm. Kimonach 6. No bo tak stwierdziliśmy, to też konsultowali ze mną. Kimona inne tempo wali, troszeczkę troszeczkę. Wolniejsze, tak, tak, Więc dodaliśmy tą minutę. Uważam, że to jest OK. Mhm. I potem jest dogrywka. Na punkty. I ta hmm. walka się toczy, ta pierwsza, nie? Do, do poddania. Nie? Można wygrać tylko przez poddanie. Ewentualnie możesz, na, nastukając sobie tam liczbę kar, nie wejść do dogrywki. Nie? I przegrać hmm. przez to, że nie wejdziesz do dogrywki. A kary są szybko naliczane. Są szybko naliczane, bo to ma być dynamiczna walka. Tak. 5-6 minut to jest krótki czas walki. I potem, jeżeli poddanie się nie pojawi, jest dogrywka. I dogrywka jest na punkty. Ale punkty są liczone jako jeden punkt. Jeden punkt za obalenie, jeden punkt za dosiad, tak? Jeden punkt za sweep, czy tam rewersa, no nie? I czy tam za, w kimonach jest przejście gardy. I dogrywka w nogi trwa minutę, a w kimonach trwa 90 sekund. Mm -hmm. no. Tak, no tak, ja, ja też mi się generalnie te przepisy podobają. Mhm. Podobają mi się dlatego, że po prostu wychodziły dobre, dobre walki. Dobre walki, dobre zawody, no. bardzo dobrze się te walki ogląda. No, e, no bardzo dobrze, bardzo fajny turniej. No, ja, ja cieszę się, że mogę im pomagać i wiesz też Paweł Kujawa to jest świetny organizator i człowiek z naprawdę dużą pasją. Nie, no do tak, tego, jak, 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 co, jak, jak myślisz, jak te zawody w Warszawie będą wyglądały? Bo no, ja myślę, że, że będą że mogą dobrze być... wyglądały, nie? no? No też wiesz, kurde, ile tam jest forsy do wygrania, nie? No Więc tak. wiesz, dla zawodników, dla osób, które o tak jak ja, czy, mo, czy będę żył z Guzzicu, czy będę żyła z Ruzicu, no to proszę, tu jest jakby jesteś powiedzmy, uczysz trochę, może masz swoją akademię, może jeszcze nie, może uczysz lekcje prywatne, może jesteś sędzią, a może też startujesz na turniejach, które płacą, nie? Więc mm -hmm. coś się jedno do drugiego się dołoży i, i możesz mm -hmm. się już w jakimś stopniu utrzymywać z Jużicu, jak nie w całkowicie, i potem, nie wiem, może twoja akademia, może coś. Może jakiś kontrakt za granicą, nie wiadomo. nie? W ogóle mega, że wiesz, Buka Dzik to wszedł. I to dzięki temu Bożejowi Sandomierskiemu, którym jak już tego słuchacie, tego odcinka z Maćkiem, nie wiem kiedy, ale to już, słucha... już było odcinek z Bożejem, gdzie trochę jest też więcej o tym. Mhm. E, no bo tam padło, że. bo ja powiedziałem, no, że, że, że fajnie, że no, jak Dzik tam wszedł w to jiu że trochę tak też. Znaczy nie charytatywnie, jakby brakuje mi słowa lepszego, ale że to jest dla wsparcia środowiska i tak dalej. On mówi właśnie nie. Paweł też tak mówił. Nie, jakby to jest nowy rynek dla dzika, nie? Tak, jakby jasne, nie, nie zakłada on, że będą zarabiać na tym jakoś szybko, no, ale, ale to, tak? to naprawdę jest biznesowa również decyzja, a nie tylko z sympatii, nie? No dobrze, dobrze. No, a jakbyś. Słuchaj, jakby o wiadomo, mam to król i tak dalej, mhm. i, ale jakbyś spoza w ogóle spoza, czego? spoza Marek Dżudzicu. Miał mieć jakiegoś sponsora, wiesz, Balenciaga, Nike, cokolwiek, <laughs> Balenciaga? Nie? Tak, co chcesz, jakby... To, Adidas, Adidas. To kto byś chciał, żeby był Adidas. Adidas? Tak. A Wadaś, jakbyś chciał latać. No... no faktycznie masz duszę hip-hopowca. Czym? tak? No nie wiem, no. Kurde, Adidas ma dobrą jakość, dobre... Wiesz, design, mogłeś czy... wymienić znowu Hugo Bossa albo coś, Hugo nie? Bossa? <laughs> Zapach Hugo Bossa, tak, korzystam, ale nie, Adidas, no, lubię firmę Adidas, noszę rzeczy Adidasa. Okej. Okay. Raczej nie noszę rzeczy Nike, czyli Boka, głównie, głównie rzeczy Adidasa i no, Adidas Performance, Terex, mm -hmm. rzeczy dobiegania. no to, ja są, dobrze. to są rzeczy, które noszę na co dzień. Dobrze, strzeliłem, że ty tam jakieś tam słuchałeś kiedyś rapsów i tak dalej, no skoro Cześć, robiłeś graffiti e, i tak dalej. E, słucham też czasem do teraz hip-hopu, no. ale głównie słucham muzyki elektronicznej. Elektronicznej? Głównie, głównie słucham elektroniki. Ale słuchajesz sobie tak w domu? Tak albo w słucham samochodzie? Z... Znaczy chodziłem. Mm... Czy na imprezie? No, no nie mam kiedy chodzić na imprezy. Ostatnio byłem na tak koncercie w Krakowie. Jest taki festiwal Unsound i tam mm -hmm. zawsze była bardzo fajna selekcja. Byłem na niedawno w październiku na koncercie Auteker. Taki jest zespół. Mm -hmm. Nie wiem, czy kojarzysz. I to jest teraz zespół, którego najwięcej słucham. To jest zespół, który pierwsze płyty w latach 90. wydawał na początku. I to jest muzyka, która mi się bardzo podoba. Brytyjska muzyka elektroniczna, taka mm -hmm. przybasowana, z połamanymi rytmami. To jest to czego słucham. No nie? brytyjczycy zawsze, dam. Brytyjczycy, tak najbardziej ich muzykę lubię. Hip-hopu też słuchałem, wiesz, słuchałem hip-hopu polskiego. Jeszcze dużo, dużo wcześniej, byłem na wielu koncertach w Rzeszowie jeszcze. Potem zacząłem słuchać coraz bardziej muzyki, jeżeli chodzi o hip hop nic ci nie mogę polecić. Okay. Jeżeli chodzi o... Potem zacząłem słuchać dużo tych połamanych produkcji The Neptunes. Nie wiem mm -hmm. czy kojarzysz mm -hmm. producentów. Mm -hmm. NERD, też byłem na wielu koncertach. Słuchałem Keniego Westa sporo. I potem zacząłem, powoli zacząłem przechodzić w stronę Dubstepu. Ja tego jeszcze takich początków Dubstepu. Taki 2008, muzyka, jaką wydaje Hyperdub, czy tam Code 9. Burial, prawda, to były takie rzeczy. Rasko, nie? To, to są rzeczy, które mnie inspirowały. Pąkarz. No, no, to jest taki, no, ten, nie? To taki Ale hymn ja lubię, wiesz, amatorów. spowolnione tempo, wiesz, taki hipnotyczny okay. bas, połamane rytmy, to jest coś, co bardzo lubię. No i jest taki festiwal w Krakowie, Unsound, prawda? Tak, który, tak, tak. I, I ja na tym festiwalu, no, większość takich artystów, których nie już widziałem, nie? I to, to był festiwal, który potrafił, wiesz, tą selekcją właśnie poszerzać moje horyzonty muzyczne i do teraz jakby, mm. no najwięcej słuchałem tego zespołu Outtaker właśnie w tym momencie. Starsze płyty Buriala sobie teraz puszczam, jest tak z nowej muzyki, no to Tushel mi się podoba. No, chociaż to jest takie bardzo popowe, ale jednak rytm jest taki ten. Joy Orbison, jego jeszcze nie widziałem na żywo i bardzo żałuję, to jest takie coś, co chciałem zobaczyć. – Joy bardzo. Orbison. – Joy Orbison, no. O. To jest taka muzyka, w której siedzę. No słucham też popu, nie? Mhm. Słucham jakiegoś hip-hopu, różne rzeczy puszczam na treningu. Czasem może trochę za głośno. Właśnie to ostatnio z, z Adamem z Górnym gadałem jakby o tym, jak dobór muzyki na treningu też potrafi wpłynąć na trening, na atmosferę, nie? No, Jakby, no. wiesz, są kluby, gdzie leci raczej jakiś metal, są, dużo na pewno jest, gdzie lecą głównie rapsy, mm -hmm. a jestem ciekaw, chciałbym zobaczyć jakiś klub, gdzie leci taka totalnie nietypowa muzyka, wiesz. Ja puszczam Beethovena, dużo popu, puszczam. popu. Dużo popu popu Madonna, Lies, La Isla Bonita znaczy, leci u nas, Madonna Ace of okay. Base. Dobra, czyli klasyczny pop puszczasz, to okej. Okay. A co to, jaki jest nieklasyczny? No nie wiem, jakbyś jakieś tam radiowy takie puszczał, to bym chyba się wkurwiał trochę, jakbym jak trenował nie, u ciebie. rzeczy. A hip-hopu trochę też. Dużo elektronicznej muzyki, ale takiej bardziej przystępnej. no takiej mrocznej nie puszczam, bo czasem ludzie gdzieś tam się czymś podenerwuje, Sprawdzam jak reagują. Z taki zespół Tonight, nie wiem, czy znasz nie. Hudson Mohawk i Lunis. No to to jest fajna muzyka na trening, bardzo energetyczna. Tonight. Okay. Tonight. E, no, polecam. Byłem też na Hudsonie Mohawk'u w Krakowie jak grał. No, fajna, bardzo fajna muzyka, taka pod trening. Też dobry producent hip-hopowy, nie? Hudson Mohawk. No, takiej muzyki, nie. Puszczam czasem jakiś... Wiesz, ten z hip-hopem to jest trudno. Mamy dużo osób z zagranicy, jak puszczę jakiś Wu-Tang Clan, to oni czasem mają takie teksty, wiesz. Nie hmm. chciałbym tego słuchać, wiesz, po polsku na przykład, nie? Wiesz o co chodzi? Po angielsku to tak nie brzmi. No tak, źle, no tak. nie, ale jak nagle sobie przetłumaczysz i widzisz, że to jest ktoś z Ameryki, myślisz, kurde. No to tak jak czasem odpowiesz właśnie, to kiedyś no, niedawno u nas była akcja i też gadaliśmy o tym zanim w podcaście, że ja po prostu podłączyłem swój telefon, puściłem swoje ulubione na Spotify na sparingach w sobotę, akurat to były pierwsze sparingi, gdzie mogły przyjść dzieci w sobotę. Coś takiego, nie? No, no, no i wiesz, poleciał uważyć. akurat jakiś hip-hopowy kawałek taki, który się w ogóle nie. Nie szczypał w język. No. I tak Adi, Adi, tak wiesz, w ogóle włączył, no. wyłączył. sam to odpiął, potem przeprosił rodziców, mi się tak głupio zrobiło, nie? No. E, ale nie miał do mnie pretensji, nie? ale no, ale no faktycznie, nie? No trzeba uważać. No, to, jak, wiesz, w Unity jest dużo osób z zagranicy. Praktycznie każdy trening jest w dwóch językach prowadzony. O, aż tak. Bo, tak, tak. Mamy zawsze dwujęzycznie, nie? Teraz jestem na obozie, uczę tylko po polsku, jestem tak kurde, dziwnie, nie? <laughs> tak, chcesz też <laughs> powiedzieć, ok, guys, questions, nie, wiesz, jakieś, jakieś takie rzeczy, nie? Ale to jest bardzo ciekawe, no bo. Znaczy pytanie właśnie, jak dużo jest tych osób, bo gdzie, gdzie jest granica, za którą uważasz, że należy tłumaczyć, a il, ile jest granica... jest jedna że... osoba, no, która nie rozumie polskiego. Naprawdę? Tak. Jak będzie jedna osoba, która nie rozumie to polskiego, tłumaczę to będziesz jeszcze tłumaczył raz techniki, po angielsku. Jest. Tak jest. Okej, okay. ciekawe. Czasem się zdarzy tak, że też jest powtórka, już ten temat robiłem i wiem, że jest ta jedna osoba, która nie mówi po polsku, mhm. to nie muszę tłumaczyć jeszcze raz, bo to jest powtórka, tylko tam wiesz, podejdę, nie? Ale mhm. jeżeli tłumaczę coś, jest jedna osoba, która nie mówi po polsku, tłumaczę jeszcze raz po angielsku. No, to jest godne szacunku podejście. No, no bo teoretycznie można tak by robią. jednak założyć, że wiesz, no, no, przyjechałeś do kraju, w którym nie mówisz językiem, no musisz sobie poradzić, nie? Tak, i wiesz, no, Byłeś że... chyba w życiu na treningach w miejscach, gdzie nie kumałeś, co, co, co mówią, nie? Nie. Nigdzie nie. nie poszedłeś na trening, byłeś gdzieś na wakacjach i tam napierdalali, nie wiem, po bułgarsku? Byłem w Bułgarii, no po angielsku rozmawialiśmy na treningu. Jeszcze ja tam prowadziłem treningi. A, no, no właśnie. No, byłem no, we Włoszech ostatnio. A kiedy ty ostatnio byłeś na treningu jako zwykły UK? Ech, jak murilo był u nas. Okej. Okay. No, A to... kiedy będzie znowu? Czasem jestem na treningu Krzyśka Flaka, nie? on też prowadził nas treningiem, mm -hmm. jestem u niego. Kiedy będzie znowu? W drugiej połowie roku tego, co jest teraz. Nie? Tam mm -hmm. gdzieś we wrześniu, może. A coś jesienią. Nie? Coś czuję, że poleci zaproszenie zapraszam, ode mnie. zapraszam. ale co? Przyjedziesz do nas, czy chcesz z nim podcast nagrać? Jedno i drugie. Może być ciężko. Czemu? It could be hard? No, on nie jest osobą, która lubi dawać. A zobaczymy może. może. Ja, powiem mu, że nie mam zasięgów, to może wtedy to... Tam... <laughs> zobaczymy, zobaczymy. Nie ja. mogę ci obiecać, musisz go zapytać. No, nie z, wiem. Zapytam, może zaskoczy, ale, u... Ja zapytam, ale jak ty go trochę zachęcisz, to się nie obrażę. Zobaczymy. Pytanie, jak wiesz, jak, jak skończymy tę rozmowę, czy będziesz z niej zadowolony. <laughs> więc, więc wtedy, Muszę czy zobaczyć. polecisz, czy nie. <laughs> um, czy, 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 czy. Ty, Maciek, jeszcze, co ty jeszcze lubisz robić, jak nie robisz dżudzicu i nie bawisz się z synem, córką? Córką. Moja córką. córka ma 14 miesięcy. Okej, okay. zakładam, że najwięcej tak. czasu jej poświęcasz, ale jak Czy, masz coś dla siebie zrobić, dla rozrywki. Czytam trochę, nie tyle, ile chciał, nie tyle, ile co powinienem. Ostatnio męczę ten rękopis taka... znaleziony w Saragosie U, nice. Jana Potockiego. Ostatnio to męczę. O, przeczytałem Gorączkę 2. Czytałeś Gorączkę 2? Gorączka 2? Był film Gorączka, nie? No ten z Robertem Danny Realem Pacino? Tak jest, Michaelman no. na film. No, no to oni niedawno zrobili... Michaelman napisał drugą część. O. Brzmi źle, ale no. jest bardzo dobrą książką. O kurczę. Pokazuje to, co się działo wcześniej i później. Mhm. Dokańcza tę historię, jakby... Stworzy je i później jeszcze dokończy to, co się działo. I ma być film, druga gorączka. Nice. Adam Driver ma grać rolę Nila. Nie, tego, co tylko nie kończy. Adam Driver. Nie lubisz Adama Drivera, uważam, że świetny aktor. No nie, dobry aktor, ale paskudny typ. W ogóle patrzenie na niego sprawia mi ból. a, jeszcze... a bardzo ciekawą twarz. A laski twierdzą, że przystojny, nie? No, bo ma ciekawą twarz, wiesz. Chcesz być ładny czy ciekawy? No, Lepiej być ciekawym niż ładnym. Jedno i drugie. E, tak, no, oglądam filmy, oglądam, lubię kino. Taka mhm. Mhm. stopka twoja? Mój ulubiony film hmm? Salto y, Tadeusza Konwickiego. Hmm. Wspaniały film, Salto. Mm -hmm. Polecam bardzo. Mm -hmm. Jeżeli ktoś ze Zbyszkiem Cybulskim. Tak. C niesamowity film. Popiół nie i Diamond. Poppy, Diamond, Bardzo lubię też. Mm -hmm. Lubię polskie kino. Film Pociąg na przykład tak mm -hmm. też polecam. To są takie filmy z lat 60. -tych. Amatora ostatnio sobie przypomniałem. Ostatni dobry film na nabrzeżach sobie zobaczyłem na HBO. Marlon Brando. Y, Marlon Brando. Niesamowita rola. Bardzo fajny film. Oglądałeś BWTL-A Keyna? na studiach. No, no, no tak, to, to bym się dziwił, że nie oglądałem. film. Ja pamiętam w historii, że, więc, wiesz. że ja byłem w szoku, bo ja byłem przekonany, siadając do BWTL-A że siadam nadrobić klasyk. Dla zasady. No. Był świetny. Dobry film, bardzo dobry Bardzo no. dobry Robię film. To i, I był film. totalnie nie. To jest bardzo stary film. Bardzo, bardzo stary. Bardzo, no. Dużo bardziej stary, niż masz wrażenie go oglądając. On się dosyć współcześnie ogląda. Orson Wells był naprawdę bardzo. Człowiekiem wyprzedzającym swoje czasy, bardzo, nie? Bardzo, bardzo. No. Mam takich kilka filmów, które, które bardzo lubię, które mógłbym wrzucić, nie? Bardzo mi się podobał Czas Apokalipsy. Bardzo mi się podobał taki film Good Time z Robertem Pattisonem. Polecam go wszystkim. Gonzo'wi polecałem zawsze, co go spytałem. Oglądasz Good Time? A, jeszcze nie. Spoko, ja bardzo od dwóch film. lat Danielowi polecam Days and Confused. I... Nie widziałem Days and Confused, nie? Polecam, mhm. bardzo polecam. Jeżeli miałbym wziąć film na bezludną wyspę, to chyba ten. Ten? No. Ja bym wziął Salto. Salto. I co, i chciał... Nie, bo wiesz co? Film na bezludną wyspę to nie jest pytanie o ulubiony film. To jest o film, który lubisz, ale który możesz oglądać jakby w kółko. Nie każdy film można oglądać w kółko. Mogłbym ten film oglądać Salto, w ma w samej nazwie Przypominałby jakby. mi o Polsce. No. Okej. Okay. No. Okej. Okay. No. Jest, jest jednocześnie straszny i śmieszny, nie? I też taki nostalgiczny. Ja muszę sobie odświeżyć w takim razie. bardzo, nie? No. To jest... Komedia filmowa tak naprawdę. No. On się wydaje taki poważny. Uh -huh. I oni mówią do siebie w taki poetycki, śmieszny sposób, ale uh -huh. to, jest, to jest śmieszny film. Cybulski A... jest tam śmiesznym gościem, nie? No naprawdę dobry, dobry film. A jakbyś jeszcze właśnie miał rzucić jakąś ulubioną komedią, taką typową komedią? Typową komedią? No. Nie. Tak wymieniłeś o, raczej film, takie który... mocne filmy. Nie wiem, czy to śmieszyłby każdego ten film, ale jakiś czas temu, no już tam dłuższy czas temu, z żoną poszliśmy na taki film Red Rocket. Uh -huh. On by mógł ci się spodobać. Red Rocket. Red Rocket no. Okay. Jak się nazywa ten reżyser? Sean Baker chyba. Kurczę, nie kojarzę. On zrobił Florida Project, taki film. Polecam, Red Rocket. Okej, okay, sprawdzę. Nie sprawdzaj o czym jest, obejrzyj okay, sobie Red dobra, Rocket. dobra, dobra, tak zrobię, tak <laughs> myślę, zrobię. Myślę, że ci się spodoba. No, myślę, że ci się spodoba. Dobra. Ja spojrzałem sobie jeszcze w moje notatki i tak pominąłem jeden, jeden temat, który, że tak powiem, miejsce na niego było w, w, już wcześniej, jak, bo jak byliśmy w Stanach, ale widziałem na twoim Instagramie, że ty też byłeś na południu, że byłeś byłem, w Alabamie. w Alabamie na World Gamesach, no. World Gamesach? No. World Gamesy, ale ty no. byłeś wtedy w Nowym Jorku i pojechałeś nie, 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 do Alabamy, Czy nie, specjalnie byłem... tam podobno? Nie, nie, Związek nas jeszcze na do widzenia mnie mniej, Roberta Henka wysłał na World Gamesy, nie? To jest okay. taka. World Gamesy to jest taka impreza sportów, które by chciały być mm -hmm. na Igrzyskach, ale nie są i mają te tak. swoje World Gamesy. Tak, tak, tak. No i Związek nas tam wysłał trochę tak. Ale to był chaos, ten wyjazd, nie? Ale fajnie było. Alabama jest. No w ogóle wiesz, nigdy bym sam z siebie nie pojechał do Alabamy, nie? Mm -hmm. No właśnie. Ale było bardzo fajnie, bardzo, bardzo mili ludzie. Bardzo dobre jedzenie, bardzo duszno, gorąco i zielono. No, spoko, fajne, fajne Co tam dobrego jadłeś, no bo oni słyną się? Smażone, z tego sołtu. zielone pomidory. O, okej. Okay. Czyli, czyli <laughs> bardzo... to faktycznie jest. Jest, jest, jest bardzo dobre. No. Jadłem też tam jakieś mięso, ale. Tam jakieś te katwisze też smażą. Jadłem tego no, akurat. Okay. Była wiesz, jak nas karmili na stołówce, to tam była taka cała Southern, Southern Comfort to się nazywało. Mm -hmm. Tam było właśnie ich jedzenie takie, wiesz, tam było, można powiedzieć pizzę, kurczaki, hamburgery, wiesz, co tam nie chciałeś, nie? Mhm. Ale był właśnie Southern Comfort i tam była ich taka kuchnia lokalna. Coś tam gdzieś zdążyłeś być? No bo, bo w nie ogóle no, byliśmy, to jest taki rejon... Byliśmy ulokowani na kampusie, no i byliśmy w tym Birmingham, nie? Które jest mhm. to ich, ich miastem i no takie typowe miasto, wiesz, downtown, no nie? I mhm. domki dookoła i przedmieście. Ja bym mega pojeździł po południu. Jeżeli ktoś się interesuje Stanami, ja zawsze gadam o Stanach, ale jak, jak ktoś ma z tym problem, to trudno, jego problem, ale ja Ameryka, zawsze gadam o Stanach. No. Jeśli chodzi o południowe Stany, no to jest taka książka Głębokie Południe, Paula Tero. Nie, nie czytam. Wydawnictwo Czarne, seria amerykańska, nie? Jedna mhm. z najlepszych pozycji w tej serii, mhm. naprawdę. I to taka nawet już da, da, dawno temu napisana, ale po prostu, no, jak gościu sobie tam jeździ, gada z ludźmi i trochę mhm. próbuje tą duszę południa mhm. przedstawić, no naprawdę, ja się po tej książce jeszcze bardziej jakby zakochałem w tym rejonie. To jest rejon, gdzie nie jedziesz zwiedzać rzeczy, bo tam niewiele jest, ale jedziesz zwiedzać ludzi, nie? No, Stajron mówił, że Kraków mu przypomina południe. Okej. Okay. <grych> nie wiem dlaczego, ale tak powiedział. A Czytałeś problem? Wybór Zofi, nie? Kiedyś no. czytałem. A... No, no to, to się dzieje Stajron z południa, mieszkał w Nowym Jorku, poznał mm -hmm. tam Polkę, która mm -hmm. przetrwała. Przetrwała Auschwitz, nie? I on potem jeździł też do Krakowa. No, i, i no, polecam. Ciekawe. No. A jaki ty masz stosunek do Krakowa? Jakby kochasz, nienawidzisz, coś pośrodku? Znaczy, no, nie, no, ja lubię Kraków, super miasto. Bardzo mhm. fajnie się, że mieszka w Krakowie. No, tam smoki, jakieś takie rzeczy są nie najfajniejsze, ale poza tym super miasto, nie? Mhm. No, ja wiesz, zawsze podkreślam, ja jestem z Rzeszowa i tam się wychowałem, i, i, i że jestem z Rzeszowa, ale mieszkam w Krakowie już, już bardzo długo od 2007 roku, nie? Więc. To nie jest tak daleko, ale mm -hmm. Kraków? No, nie, no. Mogę powiedzieć, że kocham Kraków. Mogę tak powiedzieć. Okej. Okay. No, mm -hmm. Właśnie 2007 roku i tak sobie myślę, że od 2007 roku to też scena jujitsu w Krakowie się bardzo pozmieniała, bo korektnie w moim rąk, ale kiedyś tam był tylko Grappling Kraków, Kraków i to było jedyne miasto duże, które miało jeden klub. Jeden klub, tak. I wiesz, to też jest stary klub, nie, bo on no. chyba działa od 2002. No, no jeden z nie pamiętam, kiedy tam Pierwszyk. Dudu zaczął trenować. No ale... Dudu i Kimura, no to są weterani, Weterani, nie? nie? Więc no. tam, wiesz. Marcin Blicharski, tak, kto nie tak. wie. Tak, no, tak. Też, też ciekawa postać, nie? Fajna no. na podcast. No, no to mam nadzieję, też. że kiedyś będzie okazja. Mhm. A, no i tak, i Kraków się, tak, teraz się bardzo rozwinął, no, ale myślę, że tam jest miejsce jeszcze na kilka akademii, spokojnie. No. A jakie są relacje między tymi akademiami? Wiesz co, no jest jakiś tam cross-training między nimi, nie ma jakichś takich, że się ludzie nie lubią, czy, mm -hmm. czy ktoś tam do kogoś no nie nie? w ogóle nie? w Polsce to jest, wydaje mi się, żadne. Do nas czasem na trening pro wpadają z wiesz, jakby Patryk przecież prowadzi w MMA Akademii mm -hmm. treningi, więc wiesz, ja też pomagam chłopakom od Sebastiana Kotwicy, też, mm -hmm. którzy prowadzą jiu-jitsu, jeden z naszych uczniów też tam prowadzi jiu-jitsu, więc jakby jest ta scena, nie? Wiesz, jest, jest, jest razem, nie? Dudu organizuje zawody dla dzieciaków, my też wystawiamy tam swoje dzieciaki, wiesz. No dobrze to funkcjonuje, nie? A jakbyś miał trochę czasu i hajsu, żeby sobie pojeździć i potrenować w Polsce w jakichś miejscach, to gdzie byś się w pierwszej kolejności gdzieś w parę miejsc, które byś odwiedził. Jakbym miał trochę hajsu, to bym i czasu, to bym pojechał do Nowego Jorku trenować. Wiesz, jakby Ale już dużo, dużo trenowałem już w Polsce, w różnych miejscach mm -hmm. i nie chcę nikomu, wiesz, tam, mówić, że tu bym pojechał, czy tam bym pojechał, mm -hmm. czy okay. nie pojechałbym gdzieś. Jestem tu na obozie i to jest, wiesz, to są ludzie z różnych, z różnych miejsc i tu jest ok Jakbym miał czas i, i, i pieniądze, to bym pojechał. Jak miał czas przede wszystkim, bym pojechał do Nowego Jorku nie? trenować tam, nie? To bym zrobił. No. A jak sobie gdzieś jeździłeś, nie wiem, na wakacje za granicę czy coś, to zdarzyło się, się gdzieś na już. Jakie jest najbardziej egzotyczne miejsce, w którym robiłeś już? Kolumbia, Tajlandia? Kolumbia. Byliśmy w Kolumbii Kolumbii, Tajlandia nie? walić, to tam to już nie jest nawet bardzo oryginalne. No, byliśmy byliśmy w Bogocie z kadrą i tam trenowaliśmy w klubie, pamiętam. No, to było no dość egzotyczne, można powiedzieć. Wiesz też pierwszy raz byłem w Ameryce Południowej, nie. A co tam w tej Kolumbii? Jakby byłem prowadzą Brazylijczycy? Czy... Nie, nie, tam chyba ja kolumbijczyk prowadził. O ile pamiętam, byliśmy w jakimś małym Gracie Barack, było nie tak daleko od naszego hotelu. Pamiętam, że szliśmy na nogach. Mm -hmm. Malutki klubik, nie? I, i tam pro... chyba Purpura prowadziła ten klub. Malutki, 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 okay. malutki klubik. No. A w Brazylii byłeś? Nie byłem w Brazylii nigdy. A nie. chciałbyś kiedyś, czy nie robić ci to tak bardzo? Nie, nie bardzo. Okay. Nie fascynuje mnie tak bardzo kultura tego kraju. Nie mówię, że pewnie jakbym pojechał, to by mi się bardzo podobało, mm -hmm. ale nie, nigdy nie planowałem. Znaczy, chciałem kiedyś, ale. Nie, nie, nie ciągnęło mnie do, mm -hmm. do Brazylii właśnie myślałem bardziej, ja do Stanów bym pojechał mm -hmm. Nie, i do Nowego Jorku, to już w ogóle, bo Nowy Jork to wspaniałe mm -hmm. miejsce, kocham Nowy Jork i, i, i cieszę się, że wiesz, akurat mam ten kawałek Nowego Jorku mm -hmm. u siebie w Krakowie i, i mam to Unity, nie? I, i jesteśmy połączeni z tym nowym mm -hmm. Jorkiem, nie? To, jest, to mnie cieszy. Abstrahując od ju to jaki masz taki na, taki na bucket list miejsce, które chciałbyś odwiedzić jako turysta po prostu, czy podróżnik, może użyjmy tego słowa. Są miejsca, które pewnie kiedyś odwiedzę. No nie, wiem, chciałem Szkocję zawsze zobaczyć. Mm, ja też. A, nie wiem, może właśnie to San Francisco, co rozmawialiśmy przy obiedzie, nie? Żebym mm -hmm. chciał zobaczyć. jak bardziej zobaczyć, nie. A żona gdzie by chciała, to może to jest ważniejsze niż to, gdzie ty byś chciał. No żona też wiesz, w Nowym Jorku no, no, była wiem. ze mną. Nie wiem, może ta Szkocja. Nie wiem, trzeba by jej zapytać, czy chciał pojechać. Nie? No, jeżeli w tym roku pojedziecie na wakacje do Szkocji, to przypisuję sobie zasługę, nie? <laughs> nie, może uda nam się do Nowego Jorku pojechać. Nie? Tylko, że to jest, wiesz, wyprawa taka, że jeszcze trzeba naszą córkę wziąć ze sobą, nie? No. Się córce będzie w Nowym Jorku podobało. To jest... Ile ona ma? 14 miesięcy, no, nie całe. chyba, czy to będzie Nowy Jork, czy Nowy Tomyśl, to jej jeszcze A, różnicy nie rodzi. Ważne, robić, że się... rodzina będzie razem, tak? Nie? Że, że będziemy w trójkę tam i to jest najważniejsze, nie? A już sobie na miejscu poradzimy, myślę. Nie? Maćku, jakby, żebyśmy sobie zdążyli się jeszcze przygotować do sparingów, mhm. to ja jeszcze muszę moje standardowe, końcowe mhm. pytanie zadać. Słucham. Gdyby miał zadzwonić do ciebie dzisiaj, jutro telefon i mhm. menadżer jakiejś gwiazdy, nie ze sportami walki, powiedziałbyś słuchaj, ta, ta gwiazda chciałaby przyjść do ciebie na prywatkę jutro mm -hmm. na jiu mm -hmm. To kto by chciał, żebyś to był? Po prostu wiesz, chodzi o osobę, którą lubisz, nie? Śledzisz. Czy lubię, śledzę? No tak, wiesz, ha. znany aktor, piosenkarz, ha. muzyk, pisarz. Kogo, kogo po prostu lubisz i kogo ha. chciałbyś poznać w takich okolicznościach? Kogo bym chciał poznać? Tak, no że wiesz, że fajnie by było pogadać, zbić piątkę, pokazać mu jej jiu -jitsu. Nie wiem, nie, nie wiem, nie że nie wiesz, bo nikt się nad tym nie zastanawia, dopóki go nie zapytam. A... Nie wiem, nie wiem, kogo bym chciał poznać z wszystkich ludzi takich. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ciężko, kurde, musiałbym się dłużej zastanowić i to by mi zajęło trochę czasu. Nie ma, nie Na mam całe pojęcia. szczęście mogę zrobić tak, że to będzie brzmiało, że w dwie sekundy wymyśliłeś. Aha. Magia się... montażu. Nie mam chyba takiej osoby. Głupio by mi było kogoś wymienić. Nie wiem, ulubiony polski pisarz. Nie wiem. Żyjący, współczesny. Nie, nie wiem. Nie? <laughs> <laughs> nie, nie czytasz współczesnej polskiej literatury? E, niewiele, niewiele. Muzyk jakiś. Kurde, nie mam, nie mam teraz takiej osoby. Kogo śledzisz na Instagramie? Spoza Z Poza Jujitsu? No. Nie wiem, jakichś muzyków. Wiesz, mam tam jakichś tam muzyków elektronicznych śledzę, gdzieś tam im wklejam lajki, ale nie mam takiej osoby, którą bym chciał, wiesz, jakoś tak, tak poznać, nie? Na pewno by było... Nie wiem, nie wiem. Wiem, że... O, Tom Hardy trenuje Jujitsu, więc jakby był o. w Krakowie i moglibyśmy potrenować, to by mi było bardzo miło, bo w ogóle nie jest jakiś to mój może najbardziej ulubiony aktor z wszystkich aktorów. Ale spoko by było potrenować z Tobem Hardy. Nie? Spoko Tom Hardy będzie kiedyś u mnie w podcaście. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale będzie. <grym> ale wydaje się ciekawym ja gościem. Wiem, że jeździł mówię. i trenował w różnych miejscach, więc może kiedyś coś w Krakowie będzie robił i akurat się uda nam potrenować. Nie wiem. Ale no, można. można. Ale lubię tego aktora, ale wiesz, mhm. różnych aktorów. nie? Dobrze, mamy odpowiedź, Tom Hardy. Mhm. E, Maćku, bardzo ci dziękuję. Bardzo mhm. to była mięsista rozmowa moim zdaniem. Dziękuję. E, I chwila na Mańku dla ciebie, na pozdrowienia, tak, podziękowania. pozdrawiam moją żonę. Gosie. pozdrawiam też moją córkę Milenę. Pozdrawiam moją rodzinę. Pozdrawiam całą moją rodzinę Unity, prawda? Nasz klub. Dziękuję firmie Manto za już chyba 10 lat współpracy. Firma ma 20 lat. Wyobrażasz sobie w tym no, roku To jest niesamowite, beka, nie? Że mamy taką markę, nie? tak, że mamy taką markę i, i, i tyle. I dziękuję Ci bardzo za podcast. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać i mam nadzieję, że ktokolwiek go przesłuchał, to dobrze mu się słuchało naszej rozmowy. I powycinaj, co tam rozmawialiśmy, żeby powycinać. Jasne. Dzięki. Pozdro. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.